Księga Jozłego, rozdział pierwszy. I stało się po śmierci Mojżesza, sługi pańskiego, że mówił Pan do Jozłego, syna Nunowego, sługi Mojżeszowego, i rzekł: Mojżesz, sługa mój, umarł. Przetoż teraz wstań, przepraw się przez ten Jordan, ty i wszystek lud ten, do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, dawam. Każde miejsce, po którym deptać będzie stopa nogi waszej, dałem wam, jaką obiecał Mojżeszowi. Od puszczy i od Libanu tego i aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrates, i wszystka ziemia Chetyjczyków, i aż do Morza Wielkiego, na zachód słońca będzie granica wasza. Nie ostoi się nikt przed Tobą po wszystkie dni żywota Twego, jaką był z Mojżeszem, tak będę z Tobą, nie odstąpię Cię, ani Cię opuszczę. Wzmacniajże się i mężnie sobie poczynaj, albowiem Ty podasz w dziedzictwo ludowi temu ziemię, o którą przysiągł ojcom ich, że im ją dam. Tylko się wzmacniaj i bardzo mężnie sobie poczynaj, abyś strzegł i czynił wszystko według zakonu, który ci rozkazał Mojżesz, sługa mój. Nie uchylaj się od niego ani na prawo, ani na lewo, żebyś się roztropnie sprawował we wszystkim, do czego się udasz. Niech nie odstępują księgi zakonu tego od ust twoich, ale rozmyślaj w nich we dnie i w nocy, abyś strzegł i czynił wszystko, co napisano w nim, albowiem na ten czas poszczęszczą się drogi twoje i na ten czas roztropnym będziesz. A zażem ci nie rozkazał, wzmocnij się i mężnie sobie poczynaj, nie lękaj się, a nie trwóż z sobą, albowiem z tobą jest Pan Bóg twój, we wszystkim, do czegokolwiek się obrócisz. A przetoż rozkazał Jozue przełożonym nad ludem, mówiąc: przejdźcie przez pośrodek obozu, a rozkażcie ludowi, mówiąc: gotujcie sobie żywność, albowiem po trzech dniach przejdziecie przez ten Jordan, abyście weszli, a posiedli ziemię, którą Pan Bóg wasz dawa wam w posiadłość. Rubenitom też i Gadytom i połowie pokolenia Manasesowego rzekł Jozue, mówiąc: pamiętajcie na słowo, które wam rozkazał Mojżesz, sługa pański, mówiąc: Pan Bóg wasz sprawił wam odpocznienie i dał wam tę ziemię. Żony wasze, dziadki wasze i bydła wasze niech zostaną w ziemi, którą wam dał Mojżesz z tej strony Jordanu, ale wy pójdźcie zbrojni przed bracią waszą, wszyscy duży w sile, a będziecie ich posiłkować, aż odpocznienie sprawi Pan braci waszym, jako i wam, a oni posiądą ziemię, którą im dawa Pan Bóg wasz. Potem się wrócicie do ziemi osiadłości waszej, a będziecie ją trzymać, którą wam dał Mojżesz, sługa pański, z tej strony Jordanu na wschód słońca. I odpowiedzieli Jozłemu, mówiąc: wszystko, coś nam rozkazał, uczynimy, a gdziekolwiek nas poślesz, pójdziemy. Jakośmy byli posłuszni Mojżeszowi, tak posłuszni będziemy i tobie, tylko niech będzie Pan Bóg twój z tobą, jako był z Mojżeszem. Ktobykolwiek przeciwił się ustom twoim i nie byłby posłusznym słowom twoim we wszystkim, co mu rozkażesz, niechaj umrze, tylko się wzmacniaj, a mężnie sobie poczynaj. Księga Jozłego, rozdział drugi. A tak posłał Jozue, syn Nunów, z Syttim dwóch szpiegów potajemnie, mówiąc: idźcie, wypatrujcie ziemię i Jerycho,
Szli tedy i weszli w dom niektórej niewiasty wszetecznej, której imię Rachab, i odpoczęli tam. I powiedziano to królowi Jerycha, mówiąc: oto mężowie jacyś przyszli tu tej nocy z synów izraelskich, aby przeszpiegowali tę ziemię. Wtedy posłał król Jerycha do Rachaby, mówiąc: wywiedź męże, którzy przyszli do ciebie, a weszli do domu twego, bo na przeszpiegowanie wszystkiej ziemi przyszli. Ale wziąwszy ona niewiasta tych dwóch mężów, skryła je i rzekła: prawda ci jest, przyszli do mnie mężowie, ale nie wiedziała, skąd byli. A gdy bramę zamykano w zmierzch, oni mężowie wyszli i nie wiem, dokąd poszli. Gońcież ich co najrychlej, bo ich dościgniecie. A ona wiodła je była na dach i tam je przykryła lnem nietartym, który była rozstawiła na dachu. Mężowie tedy wysłani gonili je drogą ku Jordanu aż do brodu, a bramę zamkniono, skoro wyszli ci, którzy szli za nimi w pogoń. A tak pierwej, niż posnęli, ona wstąpiła do nich na dach i rzekła do onych mężów: wiem, że wam dał pan ziemię tę, bo strach wasz przypadł na nas i osłabiali wszyscy obywatele tej ziemi przed wami, bośmy słyszeli, jako wysuszył pan wody Morza Czerwonego przed wami, gdyście wychodzili z Egiptu, i coście uczynili dwom królom amorejskim, którzy byli z onej strony Jordanu, Sechonowi i Ogowi, któreście pobili. Co gdyśmy usłyszeli, upadło serce nasze i nie ostał się więcej duch w nikim przed wami, albowiem Pan, Bóg wasz, jest Bogiem na niebie wzgórę i na ziemi nisko. Przetoż teraz przysiężcie mi, proszę, przez Pana, iż jaką ja uczyniła z wami miłosierdzie, także uczynicie i wy z domem ojca mego miłosierdzie, a dajcie mi znak pewny, iż zachowacie żywo ojca mego i matkę moją, i bracią moją, i siostry moje, i wszystko, co ich jest, a wybawicie dusze nasze od śmierci. I odpowiedzieli jej oni mężowie: dusza nasza będzie za was na śmierć, jeśli nie wydacie tej sprawy naszej, i będzie to, gdy nam Pan poda tę ziemię, że uczynimy z tobą miłosierdzie i prawdę. I spuściła je na powrozie z okna, bo dom jej był przy murze i ona na murze mieszkała. I rzekła im: na górę idźcie, by się snać nie spotkali z wami, którzy was gonią, i tam się kryjcie przez 3 dni, aż się wrócą, którzy was gonią, a potem pójdźcie drogą waszą. I rzekli jej mężowie oni: będziemy wolni od przysięgi tej, którąś nas poprzysięgła, jeśli gdy w niej idziemy do ziemi, tego czerwonego sznuru nie uwiążesz u okna, po którymeś nas spuściła, a ojca twego i matki twojej i braci twojej i wszystkiego domu ojca twego nie zbierzeli do siebie w dom. Albowiem ktobykolwiek wyszedł ze drzwi domu tego, krew jego będzie na głowę jego, a my będziemy bez winy, ale każdego, ktokolwiek będzie z tobą w domu, krew jego obróci się na głowę naszą, jeśli się go kto ręką dotknie. Lecz jeśli wydasz tę sprawę naszą, wtedy będziemy wolni od przysięgi twojej, którąś nas poprzysięgła. I odpowiedziała: jakoście powiedzieli, niech tak będzie. Wtedy je wypuściła i poszli, i uwiązała sznur czerwony w onym oknie. A odszedłszy przyszli na górę i zostali tam przez 3 dni,
aż się wrócili, którzy je gonili, bo ich szukali ci, którzy je gonili, po wszystkich drogach, ale nie znaleźli. I wrócili się oni dwaj mężowie, a stąpiwszy z góry przeprawili się i przyszli do Jozłego, syna Nunowego, i powiedzieli mu wszystko, co się z nimi działo. I mówili do Jozłego: dał Pan w ręce nasze tą wszystką ziemię, bo się stworzyli wszyscy obywatele ziemi przed twarzą naszą. Księga Jozłego, rozdział 3. Wtedy Jozue wstał bardzo rano i ruszyli się z Sittym i przyszli aż do Jordanu. On i wszyscy synowie izraelscy i tamże przenocowali, niźli się przeprawili. A po trzecim dniu przeszli przełożeni przez pośrodek obozu. I rozkazali ludowi mówiąc: gdy ujrzycie skrzynię przymierza Pana, Boga waszego, i kapłany lewity niosące ją, wy też ruszycie się z miejsca swego, a pójdziecie za nią. Wszakże plac między wami i między nią będzie na 2000 łokci miary zwyczajnej. Nie przystępujcie blisko do niej, abyście widzieli drogę, którą iść macie, albowiem nie chodziliście tą drogą przedtem. Wtedy rzekł Jozue do ludu: poświęćcie się, albowiem jutro uczyni Pan między wami dziwne rzeczy. Przytem rzekł Jozue do kapłanów mówiąc: weźmijcie skrzynię przymierza, a idźcie przed ludem. I wzięli skrzynię przymierza i szli przed ludem. I rzekł Pan do Jozuego: dziś cię pocznę wywyższać przed oczyma wszystkiego Izraela, aby poznali, iż jaką był z Mojżeszem, tak będę i z tobą. Rozkażże ty kapłanom niosącym skrzynię przymierza i rzecz im: gdy w niej idziecie w brzeg wód jordańskich, w Jordanie staniecie. Rzekł też Jozue do synów izraelskich: przystąpcie sam, a słuchajcie słów Pana Boga waszego. I rzekł Jozue: wtem poznacie, że Bóg żyjący jest pośrodku was, a iż koniecznie wypędzi przed twarzą waszą Hananejczyka, i Hetejczyka, i Hewejczyka, i Ferezejczyka, i Giergezejczyka, i Amorejczyka, i Jebuzejczyka. Oto skrzynia przymierza panującego nad wszystką ziemią pójdzie przed wami przez Jordan. Przetoż teraz obierzcie sobie 12 mężów z pokoleń izraelskich, po jednym mężu z każdego pokolenia. A gdy się zastanowią stopy nóg kapłanów, niosących skrzynię Pana, panującego nad wszystką ziemią, w wodzie jordańskiej, wtedy się wody jordańskie rozstąpią, tak iż woda płynąca z góry stanie w jednej kupie. I stało się, gdy się ruszył lud z namiotów swych, aby się przeprawili przez Jordan, a kapłani niosący skrzynię przymierza szli przed ludem, a gdy przyszli niosący skrzynię aż do Jordanu, a nogi kapłanów, którzy nieśli skrzynię, omoczyły się w brzegu wód, bo Jordan wzbiera i wylewa na wszystkie brzegi swoje na każdy czas żniwa, wtedy się zastanowiły wody płynące z gór, a stanęły w jednej kupie bardzo daleko od Adama, miasta, które jest ku stronie Sartan, a które płynęły na dół do Morza Pustego, Morza Słonego, zginęły i ustały. A tak lud przeprawiał się przeciwko Jerychu. A kapłani, którzy nieśli skrzynię przymierza pańskiego, stali na suszy w pośród Jordanu porządnie, a wszyscy Izraelczycy szli po suszy, aż się lud wszystek przeprawił przez Jordan. Księga Jozuego, rozdział 4. A gdy się wszystek lud przeprawił za Jordan,
bo rzekł był Pan do Jozłego, mówiąc: obierzcie sobie z ludu 12 mężów, po jednym mężu z każdego pokolenia, i rozkażcie im, mówiąc: weźmijcie sobie stąd, z pośrodku Jordanu, z tego miejsca, gdzie stały nogi kapłanów porządnie, 12 kamieni, które z sobą wyniósłszy postawicie na stanowisku, gdzie będziecie leżeć przez tą noc. Wtedy wezwał Jozue 12 mężów, które był wybrał synów izraelskich po jednym mężu z każdego pokolenia. I rzekł do nich Jozue: idźcie przed skrzynią Pana Boga waszego, w pośrodek Jordanu, a weźmij każdy kamień jeden na ramię swoje, według liczby pokoleń synów izraelskich. Aby to było na znak między wami, gdyby potem pytali synowie wasi, mówiąc: co wam znaczy ten kamień? Wtedy im powiecie, iż się rozstąpiły wody w Jordanie przed skrzynią przymierza pańskiego, albowiem gdy szła przez Jordan, rozstąpiły się wody jordańskie, i będzie ten kamień na pamiątkę synom izraelskim aż na wieki. I uczynili tak synowie izraelscy, jako rozkazał Jozue, i wzięli 12 kamieni spośród Jordanu, jako mówił Pan do Jozłego, według liczby pokoleń synów izraelskich, a zanieśli je z sobą aż do stanowiska i tam je złożyli. Jozue też wystawił 12 kamieni w pośród Jordanu, na miejscu, kędy stały nogi kapłanów niosących skrzynię przymierza, które tam zostały aż po dziś dzień. A tak kapłani niosący skrzynię stali w pośród Jordanu, a się wypełniło to wszystko, co był rozkazał Pan Jozłemu mówić do ludu według wszystkiego, co był przykazał Mojżesz Jozłemu. Śpieszył się tedy lud i przeszedł Jordan. I stało się, gdy wszystek lud przeszedł, że też przeszła i skrzynia pańska i kapłani przed oblicznością ludu. Przeszli też synowie Rubenowi i synowie Gadowi z połową pokolenia Manasesowego zbrojno przed syny izraelskimi, jako im był powiedział Mojżesz. Około 40 000 ludu zbrojnego przeszło przed Panem do boju na pola Jerycha. Dnia onego wywyższył Pan Jozłego przed oczyma wszystkiego Izraela i bali się go, jako się bali Mojżesza, po wszystkie dni żywota jego. Potem rzekł Pan do Jozłego, mówiąc: rozkaż kapłanom niosącym skrzynię świadectwa, aby wystąpili z Jordanu. I rozkazał Jozue kapłanom, mówiąc: wystąpcie z Jordanu. I stało się, gdy wystąpili kapłani niosący skrzynię przymierza pańskiego z pośrodku Jordanu, a stanęły stopy nóg kapłanów na suszy, wróciły się wody jordańskie na miejsce swoje, a płynęły jako przedtem we wszystkich brzegach swoich. A lud wyszedłszy z Jordanu 10 dnia miesiąca pierwszego, położyli się obozem w Galgal ku stronie wschodniej Jerycha. A 12 onych kamieni, które wynieśli z Jordanu, postawił Jozue w Galgal. I rzekł do synów izraelskich, mówiąc: gdy spytają synowie wasi potem ojców swoich, mówiąc: co znaczy ten kamień? Wtedy oznajmijcie synom waszym, mówiąc: po suszy przeszedł Izrael ten Jordan, albowiem osuszył Pan Bóg wody jordańskie przed wami, a żeście przeszli, jako uczynił Pan Bóg wasz, Morzu Czerwonemu, które wysuszył przed nami, a żeśmy przeszli.
aby poznali wszyscy narodowie ziemi rękę Pańską, że można jest, żebyście się bali Pana, Boga waszego, po wszystkie dni. Księga Jozłego, rozdział 5. I stało się, gdy usłyszeli wszyscy królowie amorejscy, którzy mieszkali za Jordanem ku zachodowi, i wszyscy królowie chananejscy, którzy mieszkali nad morzem, że wysuszył Pan wody jordańskie przed syny izraelskimi, a się przeprawili, upadło serce ich, tak iż nie został więcej w nich duch przed oblicznością synów izraelskich. Onegoż czasu rzekł Pan do Jozłego: uczyń sobie noże ostre, a znowu obrzesz syny izraelskie powtórę. I uczynił sobie Jozłe noże ostre i obrzezał syny izraelskie na pagórku nieobrzezek. A taś była przyczyna, dlaczego je obrzezał Jozłe. Wszystek lud, który wyszedł z Egiptu płci męskiej, wszyscy mężowie wojenni pomarli byli na puszczy w drodze, gdy wyszli z Egiptu, bo obrzezan był wszystek on lud, co wyszedł. Ale wszystek lud, który się zrodził na puszczy w drodze, po wyjściu z Egiptu nie był obrzezany. Albowiem przez 40 lat chodzili synowie izraelscy po puszczy, aż poginął wszystek on naród mężów wojennych, którzy byli wyszli z Egiptu, którzy nie słuchali głosu Pańskiego, którym przysiągł Pan, iż im nie miał okazać ziemi, o którą przysiągł Pan ojcom ich, iż nam ją dać miał, ziemię opływającą mlekiem i miodem. Ale syny ich, które wystawił na miejsce ich, te obrzezał Jozue, bo byli w nieobrzezce, bo ich nie obrzezano w drodze. A gdy już wszystek lud był obrzezany, mieszkał na miejscu swem w obozie, aż się wygoili. Potem rzekł Pan do Jozłego: dzisiaj zdjął pohańbienie egipskie z was, i nazwano imię miejsca onego Galgal aż do dnia tego. Wtedy położyli się obozem synowie izraelscy w Galgal, a obchodzili święto przejścia 14 dnia miesiąca w wieczór na polach Jerycha. I jedli z urodzajów onej ziemi nazajutrz po święcie przejścia chleby przaśne i kłosy prażone onegoż dnia. I przestała manna nazajutrz, gdy poczęli jeść zboża onej ziemi, i nie mieli więcej synowie izraelscy manny, ale jedli z urodzajów ziemi chananejskiej onegoż roku. I stało się, gdy Jozue był u Jerycha, że podniósł oczu swych, a ujrzał, a oto mąż stał przeciwko niemu, mając miecz swój dobyty w ręce swej, i przystąpiwszy do niego Jozue, rzekł mu: z naszycheś ty, czy z nieprzyjaciół naszych? A on rzekł: nie, ale ja hetman wojska pańskiego, terazem przyszedł. Wtedy upadłszy Jozue obliczem swem na ziemię, pokłonił się i rzekł mu: cóż Pan mój mówi do sługi swego? I rzekł hetman wojska pańskiego do Jozłego: zuj obuwie twoje z nóg twoich, bo miejsce, na którym stoisz, święte jest. I uczynił tak Jozue. Księga Jozłego, rozdział 6. A Jerycho było zamknione i opatrzone przed synami izraelskimi, i nikt z niego nie wychodził, ani do niego wchodził. Wtedy rzekł Pan do Jozłego: oto dał w ręce twoje Jerycho i króla jego,
i możne wojska jego. A tak obchodzić będziecie miasto wszyscy mężowie waleczni, około miasta chodząc raz na dzień, tak uczynicie po 6 dni. Przytem 7 kapłanów poniosą 7 trąb z rogów baranich przed skrzynią, a dnia 7 obejdziecie miasto 7 kroć, a kapłani trąbić będą w trąby. A gdy przewłocznie trąbić będą w trąby z rogów baranich, skoro usłyszycie głos trąby, wszystek lud uczyni okrzyk bardzo wielki i upadnie mur miasta na miejscu swem. I wnijdzie lud do miasta, każdy przeciw miejscu, gdzie stał. Wtedy wezwawszy Jozue, syn Nunów, kapłanów, rzekł do nich: weźmijcie skrzynię przymierza, a 7 kapłanów niech niosą 7 trąb z baranich rogów przed skrzynią pańską. Potem rzekł do ludu: idźcie, a obejdźcie miasto, a zbrojni niech idą przed skrzynią pańską. A gdy to Jozue ludowi powiedział, 7 kapłanów wziąwszy 7 trąb z rogów baranich, szli przed skrzynią pańską i trąbili w trąby, a skrzynia przymierza pańskiego szła za nimi. A zbrojni szli przed kapłany trąbiącymi w trąby, ostatek też ludu pospolitego szedł za skrzynią, gdy idąc trąbiono w trąby. A ludowi przykazał Jozue, mówiąc: nie będziecie wołać, ani będzie słyszany głos wasz, ani wyjdzie z ust waszych słowo, aż do dnia, którego wam rzekę: wołajcie i uczynicie okrzyk. Wtedy obeszła skrzynia pańska miasto w koło raz. I wrócili się do obozu i zostali w obozie przez noc. Wstał zaś Jozue rano, a kapłani wzięli skrzynię pańską. A 7 kapłanów, wziąwszy 7 trąb z baranich rogów, przed skrzynią pańską szli, idąc i trąbiąc w trąby. A zbrojni szli przed nimi, ostatek też ludu pospolitego szedł za skrzynią pańską, gdy idąc trąbiono w trąby. A tak obeszli miasto 2 raz dnia wtórego i wrócili się do obozu. I tak czynili po 6 dni. Ale dnia 7 wstali rano na świtaniu i obeszli tymże sposobem 7 kroć. Tylko dnia tego obeszli miasto 7 kroć. I stało się, gdy 7 raz obchodzili, a kapłani trąbili w trąby, rzekł Jozue do ludu: krzyczcież teraz, albowiem Pan podał wam miasto. I niech będzie to miasto przekleństwem Panu, ono i wszystko, co w nim jest. Tylko Rahab wszetecznica żywo zostanie, ona i wszyscy, którzy z nią są w domu, gdyż utaiła posłów, któreśmy byli posłali. A wszakże się wystrzeżcie od rzeczy przeklętych, abyście się nie stali przekleństwem biorąc, co z rzeczy przeklętych, abyście nie wprawili obozu izraelskiego w przekleństwo i nie zamieszali go. Ale wszystko srebro i złoto i naczynia miedziane i żelazne święte będą Panu, do skarbu pańskiego złożone będą. Wtedy krzyczał lud, gdy trąbiono w trąby, albowiem gdy usłyszał lud głos trąb, krzyczał i lud wielkim głosem, i upadł mur na miejscu swem, i wszedł lud do miasta, każdy przeciw miejscu, gdzie stał, i wzięli miasto.
i wytracili wszystko, co było w mieście, męże i niewiasty, dzieci i starce, woły też i owce, i osły ostrzem miecza pobili. Ale dwom mężom, którzy szpiegowali onu ziemię, rzekł Jozue: wnijdźcie do domu niewiasty wszetecznej, a wywiedźcie stamtąd niewiastę i wszystko, co jest jej, jakoście jej przysięgli. Wtedy wszedłszy młodzieńcy oni, co byli wyszpiegowali ziemię, Rachabę i ojca jej, matkę jej i bracią jej, i wszystko, co było jej, i wszystką rodzinę jej wywiedli, i zostawili je za obozem izraelskim. Ale miasto spalili ogniem i wszystko, co w nim było, tylko srebro i złoto i naczynie miedziane i żelazne złożyli do skarbu domu pańskiego. Rachabę także wszetecznicę i dom ojca jej i wszystko, co było jej, Jozue żywo zostawił i mieszkała w pośrodku Izraela aż do teraźniejszego dnia, dlatego iż utaiła posłów, które był posłał Jozue ku przeszpiegowaniu Jerycha. I wydał klątwę Jozue onego czasu, mówiąc: przeklęty mąż przed Panem, który by powstał, a budował to miasto Jerycho. Na pierworodnym swoim założy je, a na najmniejszym postawi bramy jego. I był Pan z Jozłem, a rozchodziła się sława jego po wszystkiej ziemi. Księga Jozłego, rozdział 7. Ale zgrzeszyli synowie izraelscy przestępstwem przy rzeczach przeklętych, albowiem Achan, syn Harmiego, syna Zabdy, syna Zare, z pokolenia Juda, wziął nieco z rzeczy przeklętych. Zaczem zapalił się gniew pański przeciw synom izraelskim. Bo gdy posłał Jozue kilka mężów z Jerycha do Haj, które było blisko Betawen, na wschód słońca od Betel, i rzekł do nich, mówiąc: idźcie, a wyszpiegujcie ziemię. Wtedy szedłszy oni mężowie, wyszpiegowali Haj. A wróciwszy się do Jozuego, rzekli mu: niech nie ciągnie wszystek lud, około 2000 mężów, albo około 3000 mężów niech idą, a zburzą Haj. Nie truć tam wszystkiego ludu, bo ich tam trocha. Poszło tedy około 3000 mężów z ludu i uciekli przed mężami z Haj. A porazili z nich mężowie z Haj około 36 mężów, goniąc je od bramy aż do Sabarym. A porazili je, gdy uciekali z góry, i dlatego rozpłynęło się serce ludu i było jako woda. Wtedy rozdarłszy Jozue odzienie swoje, upadł twarzą na ziemię przed skrzynią pańską, a leżał aż do wieczora, on i starsi izraelscy, posypawszy prochem głowy swoje. Zatem rzekł Jozue: och, panie panujący, przedżeś przeprowadził lud ten za Jordan, abyś nas podał w rękę Amorejczyka na wytracenie? Obyśmy byli raczej mieszkali za Jordanem. O panie, cóż rzekę, ponieważ podawa Izrael tył nieprzyjaciołom swoim? Bo usłyszawszy Hananejczycy i wszyscy obywatele tej ziemi, obtoczą nas zewsząd, a wytracą imię nasze z ziemi. I cóż to uczynisz imieniowi twemu wielkiemu? Wtedy rzekł Pan do Jozłego: wstań, przedżeś upadł na oblicze twoje, zgrzeszył Izrael i przestąpili przymierze moje, którym im przykazał, albowiem wzięli z rzeczy przeklętych, a ukradli je i skłamali i schowali je między naczynia swoje. A dlatego synowie izraelscy nie będą się mogli ostać przed nieprzyjaciołmi swymi, tył będą podawali nieprzyjaciołom swym, bo się zmazali rzeczą przeklętą. Nie będę więcej z wami, jeśli nie wykorzęcie przekleństwa tego spośrodku was.
Wstań, poświęć lud i rzecz. Poświęćcie się na jutro, bo tak mówi Pan Bóg Izraelski. Przekleństwo jest pośrodku ciebie, Izraelu. Nie ostoisz się przed nieprzyjaciołmi twymi, aż odejmiecie przekleństwo z pośrodku siebie. A tak przystąpicie rano według pokoleń waszych, a pokolenie, które okaże Pan, przystąpi według familii, a familia, którą okaże Pan, przystąpi według domów, a dom, który okaże Pan, przystąpi według osób. A kto będzie znaleziony w przekleństwie, będzie spalony ogniem, on i wszystko, co jego jest, dlatego, że przestąpił przymierze pańskie, a dopuścił się niegodnej rzeczy w Izraelu. Przetoż wstawszy Jozue rano rozkazał przystępować Izraelowi według pokoleń ich i znalazło się pokolenie Juda. I kazał przystąpić familii Juda i znalazła się familia Zary. I kazał przystąpić familii Zary według osób i znalazł się dom Zabdy. I kazał przystąpić domowi jego według osób i znalazł się Achan, syn Harmiego, syna Zabdy, syna Zare, z pokolenia Juda. I rzekł Jozue do Achana: synu mój, daj proszę chwałę Panu, Bogu Izraelskiemu, i wyznaj przed Nim, a oznajmij mi proszę, coś uczynił, nie taj przede mną. Wtedy odpowiedział Achan Jozuemu mówiąc: zaprawdę, jam zgrzeszył Panu, Bogu Izraelskiemu, tak a tak uczyniłem. Widziałem między łupy płaszcz babiloński jeden piękny i 200 syklów srebra i pręt złoty, 50 syklów ważący, i pożądałem tego i wziąłem to, a oto te rzeczy są zakopane w ziemi, w pośród namiotu mego, a srebro pod nimi. Wtedy posłał Jozue posły, którzy bierzyli do namiotu, a oto te rzeczy były skryte w namiocie jego, a srebro pod nimi. A wziąwszy je z namiotu, przynieśli je do Jozuego i do wszystkich synów izraelskich, a położyli je przed obliczem pańskim. A tak wziąwszy Jozue i wszystek Izrael z nim, Achana, syna Zarego, i srebro, i płaszcz, i pręt złoty, i syny jego, i córki jego, i woły jego, i osły jego, i owce jego, i namiot jego, i wszystko, co miał, wywiedli je na dolinę Achor. I rzekł Jozue: przedżeś nas potworzył, niechże cię też Pan zatrwoży dnia tego. I ukamienował go wszystek Izrael, i spalili je ogniem, ukamienowawszy je kamieniami. Potem wystawili na nim wielką kupę kamieni, która trwa aż do dnia tego. I odwrócił się Pan od gniewu zapalczywości swojej, przetoż nazwane jest imię miejsca onego Dolina Achor, aż do dnia dzisiejszego. Księga Jozuego, rozdział 8. Potem rzekł Pan do Jozuego: nie bój się, ani się lękaj. Weźmij z sobą wszystek lud wojenny, a wstawszy ciągnij do Haj. Otom dał w ręce twoje króla Haj, i lud jego, i miasto jego, i ziemię jego. A uczynisz Hajowi i królowi jego, jakoś uczynił Jerychu i królowi jego, wszakże łupy jego i bydła jego rozbierzecie między się. Uczyńcie zasadzkę na miasto z tyłu jego. A tak wstał Jozue i wszystek lud waleczny, aby ciągnęli ku Haj. I przybrał Jozue 30 000 mężów bardzo mocnych i posłał je nocą. I rozkazał im mówiąc: patrzajcie wy, abyście uczynili zasadzkę za miastem. Nie oddalajcie się od miasta daleko bardzo, a bądźcie wszyscy pogotowiu. A ja i wszystek lud, który ze mną jest, przyciągniemy pod miasto. A gdy oni wynijdą przeciwko nam, jako pierwej ucieczemy przed nimi. A oni pójdą za nami, aż je uwiedziemy od miasta, bo rzeką: uciekają przed nami, jako i pierwej, gdyż uciekać
będziemy przed nimi. Wtedy wy wstaniecie z zasadzki i wyprzecie ostatek ludu z miasta. I daje Pan, Bóg wasz, w rękę waszą. A wziąwszy miasto, zapalicie je ogniem według słowa Pańskiego. Uczynicie, patrzcież, rozkazałem wam. Posłał je tedy Jozue i szli na zasadzkę i zostali między Betel i między Haj na zachód Hajowi, a Jozue przez oną noc został w pośrodku ludu. Potem wstawszy Jozue bardzo rano, obliczył lud, a szedł sam i starsi z Izraela przed ludem przeciw Haj. Wszystek też lud wojenny, który z nim był, ruszyli się i przyciągnąwszy przyszli pod miasto i położyli się obozem na stronie północnej ku Haj, a była dolina między nim i między Haj. Nadto wziął około 5000 mężów, które postawił na zasadzce między Betel i między Haj, od strony zachodniej miasta. I przybliżył się lud, to jest wszystko wojsko, które było od północy miasta i którzy byli na zasadzce jego od zachodu miasta. I przyciągnął Jozue onej nocy w pośrodek doliny. I stało się, gdy je ujrzał król Haj, pośpieszyli się i wstali rano i wyszli ludzie z miasta przeciw Izraelowi ku bitwie, sam król i wszystek lud jego, na czas naznaczony przed równinę, nie wiedząc, że zasadzka była uczyniona nań za miastem. Wtedy Jozue i wszystek Izrael, jakoby od nich porażeni, uciekali drogą ku puszczy. I zwołany jest wszystek lud, który był w mieście, aby je gonili, i gonili Jozłego, i tak uwiedzieni byli od miasta. I nie został nikt w Haj i w Betel, który by nie wyszedł za Izraelem. I zostawili miasto otworzone, a gonili Izraela. Wtedy rzekł Pan do Jozłego, podnieś chorągiew, którą masz w ręce swej przeciwko Haj, bo je w ręce twoje dam. I podniósł Jozue chorągiew, którą miał w ręce swej przeciwko miastu. A oni, co byli na zasadzce, wstawszy prędko z miejsca swego, bieżeli, gdy on podniósł rękę swą, a ubieżawszy miasto, wzięli je i zaraz je zapalili ogniem. A obejrzawszy się, mężowie miasta ujrzeli Haj, a oto wstępował dym miasta ku niebu i nie mieli miejsca do uciekania ani tam, ani sam, bo lud, który uciekał ku puszczy, obrócił się na one, co je gonili. Wtedy Jozue i wszystek lud izraelski, widząc, iż oni, co byli na zasadzce, wzięli miasto, a iż wychodził dym z miasta, obrócili się i pobili męże miasta Haj. Oni też drudzy wyszli z miasta przeciwko nim i obtoczyli je Izraelczycy, jedni stąd, a drudzy zowąd, i porazili je tak, iż z nich żaden nie został ani uszedł. Tamże króla Haj pojmali żywo i przywiedli go przed Jozłego. Gdy tedy Izraelczycy pobili wszystkie obywatele Haj na polu przy puszczy, wtedy za nimi szli w pogoń, a polegli oni wszyscy od miecza, aż wygładzeni są. Obrócili się wszyscy Izraelczycy do Haj i wysiekli je ostrzem miecza. I było wszystkich, którzy polegli dnia onego od męża aż do niewiasty, 12 000 wszystkich obywateli Haj. A Jozue nie spuścił ręki swej, którą był podniósł chorągwią, aż pobił wszystkie obywatele Haj. Tylko bydło i łupy miasta onego rozebrali między się Izraelczycy według słowa Pańskiego, który rozkazał Jozuemu. Wtedy zapalił Jozue Haj i uczynił je mogiłą wieczną i pustynią aż do dnia tego.
A króla Chaj obwiesił na drzewie aż do wieczora, a gdy słońce zaszło, rozkazał Jozue, aby zdjęto trupa jego z drzewa, a porzucono go w samym wejściu bramy miejskiej i namiotali na nie kupę wielką kamieni, która jest aż do dnia tego. Wtedy Jozue zbudował ołtarz Panu Bogu Izraelskiemu na górze Chebal. Jako był rozkazał Mojżesz, sługa pański, synom izraelskim, a jako napisano w księgach zakonu mojżeszowego, ołtarz z całego kamienia, na którym żadne żelazo nie postało, i sprawowali na nim całopalenia Panu, ofiarowali też spokojne ofiary. Tamże napisał na kamieniach powtórzenie zakonu mojżeszowego, który napisał przed oblicznością synów izraelskich. A wszystek Izrael i starsi jego, i przełożeni, i sędziowie jego stali po obu stronach skrzyni przed kapłanami, lewitami, którzy nosili skrzynię przymierza pańskiego, tak przychodzień jako w drodze zrodzony, połowa ich przeciw górze Garyzym, a połowa ich przeciw górze Chebal, jako był przedtem rozkazał Mojżesz sługa pański, aby błogosławiono ludowi izraelskiemu. A potem czytał wszystkie słowa zakonu, błogosławieństwo i przekleństwo według wszystkiego, co napisano w księgach zakonu. Nie było i słowa ze wszystkiego, co rozkazał Mojżesz, czego by nie czytał Jozue przed wszystkim zgromadzeniem izraelskim, przed niewiastami i przed dziadkami i przed przychodniami, którzy mieszkali między nimi. Księga Jozłego, rozdział 9. A gdy usłyszeli wszyscy królowie, którzy byli za Jordanem na górach i na równinach i nad wszystkim brzegiem Morza Wielkiego przeciw Libanowi, Chetejczyk i Amorejczyk i Hananejczyk, Frezejczyk, Hewejczyk i Jebuzejczyk, zebrali się pospołu, aby walczyli przeciw Jozłemu i przeciw Izraelowi jednomyślnie. Ale obywatele Gabaon, usłyszawszy, co uczynił Jozły Jerychowi i Hajowi, postąpili sobie i oni chytrze, a poszedłszy, zmyślili się być posłami i wzięli wory stare na osły swe, i łagwie winne stare, i potarte, i łatane. I obuwie stare, i łatane na nogi swoje, i szaty stare na się, a wszystek chleb, co go z sobą nabrali w drogę, suchy był i spleśniały. Wtedy przyszli do Jozłego, do obozu w Galgal, i rzekli do niego i do mężów izraelskich: z ziemiśmy dalekiej przyszli, przetoż teraz uczyńcie z nami przymierze. Ale odpowiedzieli mężowie izraelscy Hewejczykowi: podobno ty mieszkasz między nami, a jakoż z tobą możemy uczynić przymierze? A oni rzekli do Jozłego: słudzy twoi jesteśmy. I rzekł do nich Jozue: coście wy zacz, a skądeście przyszli? I odpowiedzieli mu: z ziemi dalekiej bardzo przyszli słudzy twoi w imieniu Pana Boga twego, bośmy słyszeli sławę jego i wszystko, co uczynił w Egipcie. A wszystko, co uczynił dwom królom amorejskim, którzy byli za Jordanem, Sechonowi królowi Hesebon i Ogowi królowi Basan, którzy mieszkali w Astarot. I rozkazali nam starsi nasi i wszyscy obywatele ziemi naszej, mówiąc: nabierzcie sobie żywności na drogę, a idźcie przeciwko nim i mówcie im: słudzy wasi jesteśmy, przetoż teraz uczyńcie z nami przymierze. Ten chleb nasz ciepłyśmy na drogę wzięli z domów naszych tego dnia, gdyśmy wyszli, abyśmy szli do was, a teraz oto wysechł i popleśniał. I te łagwie winne, któreśmy byli napełnili,
były nowe, a oto się popękały. Także te szaty nasze i obuwie nasze zwietrzały dla bardzo dalekiej drogi. A tak wzięli oni mężowie izraelscy z onej żywności ich, a ust się pańskich nie pytali. Wtedy z nimi uczynił Jozue pokój i postanowił z nimi przymierze, aby ich zachował przy żywocie, także przysięgły im książęta zgromadzenia. Ale po trzech dniach po uczynieniu z nimi przymierza usłyszeli, że blisko ich byli, a iż w pośrodku ich mieszkali. A ruszywszy się synowie izraelscy przyciągnęli do miast ich dnia trzeciego, a miasta ich te były: Gabaon i Kafira, i Beerot i Kariatiarim. I nie wytracili ich synowie izraelscy, albowiem przysięgły im były książęta zgromadzenia przez Pana, Boga izraelskiego, skąd szemrało wszystko zgromadzenie przeciw książętom. I rzekły wszystkie książęta do całego zgromadzenia: myśmy im przysięgli przez Pana, Boga izraelskiego, przetoż teraz nie możemy się ich tknąć. To im uczynimy, a zachowamy je żywo, iżby nie przyszło na nas rozgniewanie dla przysięgi, którąśmy im przysięgli. Nadto rzekły do nich książęta: niech żyją, a niech rąbią drwa, i niech noszą wodę wszystkiemu zgromadzeniu. I przestali na tym, jako im powiedziały książęta. Potem wezwał ich Jozue i rzekł do nich, mówiąc: przedrzeście nas oszukali, mówiąc: dalekimiśmy od was bardzo, a wy w pośrodku nas mieszkacie. A tak teraz przeklęci jesteście i nie ustaną z was słudzy i rąbiący drwa i noszący wodę do domu Boga mego. Którzy odpowiedzieli Jozuemu i rzekli: zapewne oznajmiono było sługom twoim, jako był rozkazał Pan Bóg twój Mojżeszowi słudze swemu, aby wam dał wszystką ziemię, a iżby wygładził wszystkie mieszkające w tej ziemi przed twarzą waszą. Przetoż baliśmy się bardzo o żywot nasz przed wami i uczyniliśmy tę rzecz. A teraz otośmy w rękach twoich, co ci jest dobrego i słusznego widzi uczynić z nami, uczyń. I uczynił im tak, a wybawił je z rąk synów izraelskich, że ich nie pobili. I postanowił je Jozue dnia onego, aby rąbali drwa i nosili wodę w zgromadzeniu i do ołtarza pańskiego aż do tego dnia na miejscu, które by obrał. Księga Jozuego, rozdział 10. A gdy usłyszał Adonisedek, król jerozolimski, iż wziął Jozue haj i zburzył je, bo jako uczynił Jerychowi i królowi jego, tak uczynił Hajowi i królowi jego, a iż uczynili pokój obywatele Gabaon z Izraelem i mieszkają w pośrodku ich, wtedy się uląkł bardzo, przeto, że miasto wielkie było Gabaon, jako jedno z miast królewskich, a że było większe niż Haj, a wszyscy mężowie jego waleczni. Przetoż posłał Adonisedek, król jerozolimski, do Chochama, króla Hebron, i do Faran, króla Jerymota, i do Jafija, króla Lachys, i do Dabir, króla Eglon, mówiąc: przyjedźcie do mnie, a dajcie mi pomoc, abyśmy pobili Gabaonity, którzy uczynili pokój z Jozłem i z syny izraelskimi. Zebrało się wtedy, a wyciągnęło 5 królów amorejskich: król jerozolimski, król Hebron, król Jerymot, król Lachys, król Eglon, sami i wszystkie wojska ich, i położyli się obozem u Gabaon i dobywali go. Wtedy posłali obywatele Gabaon do Jozłego i do obozów Galgal, mówiąc: nie zawściągaj ręki swej od sług twoich,
przyciągnij do nas rychło, a wybaw nas i pomóż nam, boć się zebrali przeciwko nam wszyscy królowie amoryjscy, którzy mieszkają po górach. Ruszył się tedy Jozue z Galgal sam i wszystek lud wojenny z nim i wszyscy mężowie waleczni. Bo był, rzekł Pan do Jozłego, nie bój się ich, albowiem w ręce Twoje podałem je, a nie ostoi się żaden z nich przed Tobą. I przypadł na nie Jozue nagle, bo całą noc ciągnął z Galgal. I potworzył je Pan przed obliczem Izraela, który je poraził porażką wielką w Gabaon i gonił je drogą, którą chodzą ku Betoron, a bił je aż do Aseka i aż do Maceda. I stało się, gdy uciekali przed Izraelem, bieżąc z góry do Betoron, że Pan spuścił na nie kamienie wielkie z nieba aż do Aseka i umierali, więcej ich pomarło od kamienia gradowego, niż ich pobili synowie izraelscy mieczem. Wtedy mówił Jozue do Pana dnia, którego podał Pan Amoryjczyka w ręce synom izraelskim i rzekł przed oczyma Izraela: słońce w Gabaonie zastanów się, a miesiącu w dolinie Ajalon. I zastanowiło się słońce, a miesiąc stanął, a się lud pomścił nad nieprzyjaciołmi swymi, i zali to nie jest napisane w księgach sprawiedliwego? Wtedy stanęło słońce w pośród nieba, a nie pośpieszało się zachodzić, jakoby przez cały dzień. I nie był takowy dzień przedtem ani potem, w który by usłuchać miał Pan głosu człowieczego, bo Pan walczył za Izraelem. Potem się wrócił Jozue i wszystek Izrael z nim do obozu do Galgal. A uciekło było onych pięć królów i skryli się w jaskinię przy Maceda. I dano znać Jozuemu, mówiąc: znaleziono pięć królów, którzy się pokryli w jaskini w Maceda. I rzekł Jozue: przywalcie kamienie wielkie do dziury jaskini, a postawcie u niej męże, aby ich strzegli. A wy nie stójcie, gońcie nieprzyjaciołów wasze, a bijcie ostatek ich, ani im dajcie uchodzić do miast ich, bo je podał Pan Bóg wasz w rękę waszą. A gdy przestał Jozue z syny izraelskimi bić ich porażką bardzo wielką, aż je do szczętu wytracili, a którzy żywo zostali z nich, uszli do miast obronnych. Wtedy wrócił się wszystek lud zdrowo do obozu, do Jozłego w Maceda, a nie ruszył przeciwko synom izraelskim nikt językiem swoim. Potem rzekł Jozue: otwórzcie tę dziurę jaskini i przywieźcie do mnie tych pięciu królów z jaskini. I uczynili tak i wywiedli do niego pięciu królów onych z jaskini: króla jerozolimskiego, króla Hebron, króla Jerymot, króla Lachis, króla Eglon. A gdy wywiedli one króle do Jozłego, wtedy przyzwał Jozue wszystkich mężów izraelskich i rzekł do rotmistrzów mężów walecznych, którzy z nim chodzili: przystąpcie sam, a nastąpcie nogami waszymi na szyję tych królów, którzy przystąpiwszy nastąpili nogami swymi na szyję ich. Zatem rzekł do nich Jozue: nie bójcie się, ani się lękajcie, wzmacniajcie się i mężnie sobie poczynajcie, boć tak uczyni Pan wszystkim nieprzyjaciołom waszym, przeciw którym walczycie. Potem pobił je Jozue i pomordował je i zawiesił je na pięciu drzewach, a wisieli na drzewach aż do wieczora. A gdy zaszło słońce, rozkazał Jozue, że je złożono z drzewa i wrzucono je do jaskini, w której się byli skryli, a zawalono kamieniami wielkimi dziurę u jaskini, które tam są jeszcze i do dnia tego.
Tegoż dnia wziął Jozue Maceda i wysiekł je ostrzem miecza i króla ich zamordował wespół z nimi i wszelką duszę, która była w nim. Nie zostawił żywo żadnego i uczynił królowi Maceda, jako uczynił królowi Jerycha. Potem ciągnął Jozue i wszystek Izrael z nim z Maceda do Lebny i dobywał Lebny. A podał Pan i ono w ręce Izraela i króla jego i wysiekł je ostrzem miecza i wszelką duszę, która była w nim, nie zostawił w nim żywo żadnego i uczynił królowi jego, jako uczynił królowi Jerycha. Potem ciągnął Jozue i wszystek Izrael z nim z Lebny do Lachis, a położywszy się przy nim obozem, dobywali go. I podał Pan Lachis w ręce Izraela i wziął je dnia drugiego i wysiekli je ostrzem miecza i wszelką duszę, która była w nim, tak właśnie, jako uczynił Lebnie. Wtedy przyszedł Horam, król Gazer, na ratunek Lachysowi, ale go poraził Jozue i lud jego, tak iż nie zostawił mu żadnego żywo. Potem ciągnął Jozue i wszystek Izrael z nim z Lachys do Eglon i położyli się obozem przeciwko niemu i dobywali go, które wziąwszy onegoż dnia wysiekli je ostrzem miecza i wszelką duszę, która była w nim, onegoż dnia zabił, tak właśnie, jako uczynił Lachys. Potem się ruszył Jozue i wszystek Izrael z nim z Eglonu do Hebronu i dobywał go. I wzięli je, a wysiekli je ostrzem miecza i króla jego i wszystkie miasta jego i wszelką duszę, która była w nim, nie zostawił żadnego żywo, tak właśnie, jako uczynił Eglonowi, i wytracił je i wszelką duszę, która w nim była. Stamtąd obrócił się Jozue i wszystek Izrael z nim do Dabir i dobywał go, i wziął je i króla jego i wszystkie miasta jego i wysiekli je ostrzem miecza i pomordował wszystkie dusze, które w nim były. Nie zostawił żadnego żywo, jako uczynił Hebronowi, tak uczynił Dabirowi i królowi jego, i jako uczynił Lebnie i królowi jego. A tak pobił Jozue wszystką ziemię górną, i południową, i polną, i podgórną, i wszystkie króle ich. Nie zostawił żadnego żywo, ale wszystkie dusze wytracił, jako mu był przykazał Pan Bóg Izraelski. I poraził je Jozue od Kades Barny aż do Gazy, i wszystką ziemię Gosen, i aż do Gabaon. A wszystkie te króle i ziemię ich wziął Jozue jednym razem, albowiem Pan Bóg Izraelski walczył za Izraelem. Zatem się wrócił Jozue i wszystek Izrael z nim do obozu do Galgal. Księga Jozuego, rozdział 11. To gdy usłyszał Jabin król Hasor, posłał do Jochaba króla Madon i do króla Symron i do króla Achsaf i do królów, którzy byli na północy, na górach i na polach, na południe Cynerot i w równinach i w krainach Dor ku zachodowi, do Hananejczyka na wschód i na zachód słońca, i do Amorejczyka, i do Chetejczyka, i do Frezejczyka, i do Jebuzejczyka po górach, i do Hewejczyka pod górą Hermon w ziemi Masfa. Wyciągnęli sami i wszystkie wojska ich z nimi lud wielki, jako piasek, który jest na brzegu morskim, i koni, i wozów bardzo wiele. A zgromadziwszy się wszyscy oni królowie przyszli i położyli się pospołu obozem u wód Merom, aby zwiedli bitwę z Izraelem.
I rzekł Pan do Jozłego: nie bój się ich, albowiem jutro o tym czasie ja podam te wszystkie pobite przed Izraelem. Koniom ich żyły podrżniesz, a wozy ich ogniem spalisz. Wyciągnął tedy Jozue i wszystek lud waleczny z nim, przeciwko nim ku wodom Merom, z nagła i uderzyli na nie. I podał je Pan w rękę Izraelowi i porazili je i gonili je aż do Sydonu Wielkiego i aż do Wód Gorących i aż do pola Masfa na wschód słońca i pobili je, tak iż jednego z nich nie zostawili żywego. I uczynił im Jozue, jako mu był rozkazał Pan. Koniom ich żyły podrżnął, a wozy ich opalił ogniem. Potem wróciwszy się Jozue tegoż czasu wziął Hasor, a króla jego zabił mieczem. A Hasor było przedtem głową wszystkich tych królestw. Zabili też każdą duszę, która była w nim, ostrzem miecza mordując, tak iż nie zostało nic żywego, a Hasor spalił ogniem. Także uczynił wszystkim miastom królów onych i wszystkie króle ich pojmał Jozue i pobił je ostrzem miecza, mordując je, jako był rozkazał Mojżesz, sługa pański. Tylko tych wszystkich miast, które były obronne, nie palił Izrael, oprócz samego Hasora, które spalił Jozue. Wszystkie te słupy miast onych i bydła pobrali sobie synowie izraelscy, tylko wszystkie ludzie zabijali ostrzem miecza, aż je wytracili, nie zostawując nikogo żywego. Jako był rozkazał Pan Mojżeszowi słudze swemu, tak rozkazał Mojżesz Jozuemu. Tak też uczynił Jozue, nie opuścił niczego ze wszystkiego, co był rozkazał Pan Mojżeszowi. A tak wziął Jozue wszystką oną ziemię górną i wszystką na południe leżącą i wszystką ziemię Gosen i równiny i pola i górę Izrael z równiną jej. Od góry Halak, która idzie ku Seir, aż do Baalgad w równinie libańskiej pod górą Hermon, i wszystkie króle ich pojmał i poraził je i pozabijał je. Przez wiele dni prowadził Jozue z onymi wszystkimi królmi wojnę, a nie było miasta, które by pokój uczyniło z syny izraelskimi, oprócz Hewejczyków, którzy mieszkali w Gabaon, wszystkie insze wzięli przez wojnę. Albowiem od Pana się to stało, że zatwardził serca ich, aby szli ku bitwie przeciw Izraelowi, żeby je wyniszczył, nie mając nad nimi miłosierdzia, ale żeby je wytracił, jako był rozkazał Pan Mojżeszowi. I ciągnął Jozue onegoż czasu i wybił syny Enakowe z gór, z Hebronu, z Dabiru, z Anab i ze wszystkich gór judzkich i ze wszystkich gór izraelskich pospołu z miasty ich wykorzenił je Jozue. Nie został nikt z Enakitów w ziemi synów izraelskich, tylko w Gazie, w Gad i w Azdot zostali. Wziął tedy Jozue wszystką oną ziemię, tak jako mówił Pan do Mojżesza, i podał ją Jozue w dziedzictwo Izraelowi według działów ich i według pokolenia ich, i uspokoiła się ziemia od wojen. Księga Jozuego, rozdział 12. A ci są królowie ziemi, które pobili synowie izraelscy i posiedli ziemię ich za Jordanem ku wschodowi słońca, od potoku Arnon aż do góry Hermon i wszystką równinę ku wschodowi słońca. Sechon, król amorejski, który mieszkał w Hesebon, a panował od Aroer, które leży nad brzegiem potoku Arnon, i od połowy tegoż potoku i połowy Galaadu
aż do potoku Jabok, gdzie są granice synów Amunowych, a od równin aż do morza Cynerot, na wschód słońca i aż do morza pustyni, do morza słonego na wschód, idąc ku Betsemot i od południa pod górę Fazga i granice Oga, króla basańskiego, który był pozostał z Refaimów, a mieszkał w Astarot i w Edrej, który też panował na górze Hermon i w Selecha i we wszystkim Basan, aż do granic Gessurytów i Machatytów i nad połową Galaad ku granicy Sechona, króla Hesebońskiego. Mojżesz, sługa pański, i synowie izraelscy pobili je i podał tę ziemię Mojżesz, sługa pański, w dziedzictwo Rubenitom i Gadytom i połowie pokolenia Manasesowego. Ci też są królowie ziemi, które pobił Jozue i synowie izraelscy za Jordanem na zachód słońca, od Baal-Gad na polu libańskim i aż do Halak, która idzie ku Seir, którą podał Jozue pokoleniom izraelskim w dziedzictwo według działu ich. Na górach i na równinach, i w polach, i w niżinach, i na puszczy, i na południe ziemi Chetyjczyka, Amorejczyka i Hananejczyka, Ferezejczyka, Hewejczyka i Jebuzejczyka. Król Jerycha jeden, król Haj, który jest w bok Betel jeden. Król Jeruzalem jeden, król Hebron jeden. Król Jerymot jeden, król Lachys jeden. Król Heglon jeden, król Gezer jeden. Król Dabir jeden, król Gader jeden. Król Horma jeden, król Heret jeden, król Lebni jeden, król Adullam jeden, król Maceda jeden, król Betel jeden, król Tafua jeden, król Hefer jeden, król Afek jeden, król Saron jeden, król Madon jeden, król Hasor jeden, król Simron Meron jeden, król Aksaf jeden, król Tenach jeden, król Mageddo jeden, król Kades jeden, król Jahanam z Karmelu jeden, król Dor z krainy Dor jeden, król Goim w Galgal jeden, król Torsa jeden, wszystkich królów 31. Księga Jozłego, rozdział 13. I starzał się Jozue, a był zeszły w leciech. I rzekł Pan do niego: tyś się starzał, a zszedłeś w leciech, a ziemi zostawa bardzo wiele ku posiadaniu. Tać jest ziemia, która pozostawa, wszystkie granice Filistynów i wszyscy Gessurytowie, od Nilu, który oblewa Egipt, aż do granicy Akkaronu na północy, przynależy Hananejczykowi, pięcioro księstw filistyńskich, asackie i azbodziejskie, askalońskie, getejskie, akaronickie i hewejczycy. Od południa wszystka ziemia hananejska i Mara, które jest Sydończyków, aż do Afeka i aż do granicy Amorejczyka. I ziemia Giblitów ze wszystkim Libanem na wschód słońca, od Baal-Gad pod górę Hermon, aż gdzie chodzą do Emat. Wszystkie mieszkające na górach od Libanu aż do wód gorących, wszystkie Sydończyki ja wypędzę przed syny izraelskimi, tylko ją podziel Izraelitom w dziedzictwo
jaką ci rozkazał. Przetoż teraz rozdziel tę ziemię w dziedzictwo dziewięciorgu pokoleniu i połowie pokolenia Manasesowego, gdyż z drugą połową Rubenitowie i Gadytowie wzięli dziedzictwo swoje, które im dał Mojżesz za Jordanem na wschód słońca, jako im dał Mojżesz sługa pański. Od Aroer, które jest nad brzegiem potoku Arnon, i miasto, które jest w pośrodku potoku, i wszystką równinę Medeba aż do Dybon, i wszystkie miasta Sechona, króla amorejskiego, który królował w Hesebon aż do granicy synów Ammonowych, także Galaad i granice Gesurytów i Machatytów i wszystką górę Hermon i wszystko Basan aż do Salecha i wszystko królestwo Oga w Basan, który królował w Astarot i w Edrej, ten był pozostał z Refaimitów, a pobił je Mojżesz i wygładził je. Ale nie wygnali synowie izraelscy Gesurytów i Machatytów. Przetoż mieszkał Gesur i Machat wpośród Izraelczyków aż do dnia tego. Tylko pokoleniu Lewi nie dał dziedzictwa ofiary ogniste Pana Boga Izraelskiego. Są dziedzictwem jego, jako mu powiedział Bóg. A tak oddał Mojżesz pokoleniu synów Rubenowych dziedzictwo według familii ich. I była granica ich od Aroer, które jest nad brzegiem potoku Arnon, i miasto, które jest w pośrodku potoku, i wszystka równina ku Medeba, Hesebon i wszystkie miasta jego, które były w równinie, Dybon i Bamot, Baal i Bet Baal Meon, i Jassa i Cedymot, i Mefaat, i Karyataim, i Sebama, i Seratasar na górze w dolinie, i Betfegor, i Azdot, Fazga, i Betyjesymot. Wszystkie też miasta w równinie i wszystko królestwo Sechona, króla amorejskiego, który królował w Hesebon, którego zabił Mojżesz i książęta madiańskie Ewi, i Recen, i Sur, i Hur, i Reba, książęta Sechonowe, obywatele ziemi. I Balaama, syna Beorowego, wieszczka, zabili synowie izraelscy mieczem z innymi pobitymi. Była tedy granica synów Rubenowych Jordan z granicami swymi. Toć jest dziedzictwo synów Rubenowych według domów ich, miast i wsi ich. Dał też Mojżesz pokoleniu Gad, synom Gadowym, według domów ich dziedzictwo. A były ich granice Jazer i wszystkie miasta Galaad i połowa ziemi synów Ammonowych aż do Aroer, który jest przeciw Rabba. I od Hesebon aż do Ramat Massa i Betonim, a od Mahanaim aż do granicy Dabir. W dolinie też Betaram i Betnimra, Sochot i Safon, ostatek królestwa Sechona, króla Hesebońskiego, Jordan i pogranicze jego, aż do końca morza Cynret, za Jordanem na wschód słońca. Toć jest dziedzictwo synów Gad, według domów ich, miast i wsi ich. Nadto dał Mojżesz osiadłość połowie pokolenia Manasesowego i była ta połowa pokolenia synów Manasesowych według domów ich. Była granica ich od Mahanaim wszystko Basan i wszystko królestwo Oga, króla basańskiego, i wszystkie wsi Jairowe, które są w Basan, 60 miast.
i połowę Galaad, i Astarot, i Edrej, miasta królestwa Oga w Basan, dał synom Machyra, syna Manasesowego, połowie synów Machyrowych, według domów ich. Teć są osiadłości, które podzielił Mojżesz w polach moabskich za Jordanem przeciw Jerychu na wschód słońca. Ale pokoleniu Lewi nie dał Mojżesz dziedzictwa, bo Pan Bóg Izraelski sam jest dziedzictwem ich, jako im powiedział. Księga Jozłego, rozdział 14. A toć jest, co dziedzictwem wzięli synowie izraelscy w ziemi chananejskiej, a co prawem dziedzicznym oddali im w osiadłość Eleazar kapłan i Jozue syn Nunów i przedniejsi z ojców z pokolenia synów izraelskich, losem dzieląc dziedzictwo ich, jako był rozkazał Pan przez Mojżesza, dziewięciorgu pokoleniu i połowie pokolenia. Albowiem Mojżesz był oddał dziedzictwo dwom pokoleniom i połowie pokolenia za Jordanem, ale Lewitom nie dał był dziedzictwa między nimi, bo było synów Józefowych dwa pokolenia, Manasesowe i Efraimowe, ani dali działu Lewitom w ziemi, oprócz miast ku mieszkaniu z przedmieściami ich, dla bydła ich i dla trzód ich. Jako rozkazał Pan Mojżeszowi, tak uczynili synowie izraelscy i podzielili ziemię. Wtedy przyszli synowie Judowi do Jozłego w Galgal i rzekł do niego Kaleb, syn Jefuna Kenezyjskiego. Ty wiesz, co mówił Pan do Mojżesza, męża Bożego, o mnie i o tobie w Kadesbarnie. 40 mi lat było, gdy mię słał Mojżesz, sługa pański z Kadesbarny ku przeszpiegowaniu ziemi i odniosłem mu tą rzecz, jako było w sercu moim. Lecz bracia moi, którzy chodzili ze mną, skazili serce ludowi, ale ja przecie szedł statecznie za Panem Bogiem moim. I przysiągł Mojżesz dnia onego mówiąc, zaiste ziemia, którą deptała noga twoja, przyjdzie tobie w dziedzictwo i synom twoim aż na wieki, przeto żeś statecznie chodził za Panem Bogiem moim. A teraz oto przedłużył żywota mego Pan, jako powiedział, już są 45 lat od onego czasu, jako to mówił Pan do Mojżesza, a jako chodzili Izraelczycy po puszczy, a teraz oto ja dziś mam 85 lat. A jeszcze i dziś takiem duży, jaką był w on czas, gdy mię wysłał Mojżesz, a jaką moc moja była na on czas, taka jest moc moja i teraz ku bojowaniu i ku wychodzeniu i przychodzeniu. A tak teraz daj mi tę górę, o której powiedział Pan dnia onego, boś ty słyszał dnia onego, iż tam są Enakitowie i miasta wielkie, a obronne. Będzieli Pan ze mną, wypędzę je, jako mi obiecał Pan. I błogosławił mu Jozue, a dał Hebron Kalebowi, synowi Jefunowemu, w dziedzictwo. A tak dostał się Hebron Kalebowi, synowi Jefuna Kenezyjskiego, w dziedzictwo aż do dnia tego, przeto że statecznie chodził za Panem Bogiem Izraelskim. A zwano przedtem Hebron miasto Arba, który Arba był człowiekiem wielkim między Enakity i uspokoiła się ziemia od wojen. Księga Jozłego, rozdział 15. I był los pokolenia synów Judowych według domów ich przy granicach Edom i przy puszczy Syn na południe od ostatecznej granicy południowej. A była ich granica od południa, od końca Morza Słonego i od skały, która jest ku południowi. I wychodzi ku południowi, ku pagórkowi niedźwiadkowemu i ciągnie się aż do Syn,
a idąc od południa do Kades Barny, bierze aż ku Efronowi i ciągnie się aż do Adar, obtaczając Karkaa. Stamtąd idąc do Asemona, idzie ku rzece Egipskiej, a idzie koniec tych granic na zachód, tać będzie granica na południu. Granica zaś od wschodu słońca jest Morze Słone, aż do końca Jordanu, a granica strony północnej jest od skały morskiej, od końca Jordanu. A ciągnie się ta granica do Betaglu i bieży od północy aż do Betaraba, a stamtąd idzie ta granica aż do kamienia Boen, syna Rubenowego. Idzie także ta granica do Dabir, od doliny Achor i ku północy się udawa do Galgal, które jest przeciw górze, gdzie wstępują do Adommim, która jest na południe od rzeki, a idzie ta granica do wód Ensemes, a kończy się u studnicy Rogiel. Bierze też ta granica przez dolinę syna Hennomowego po bok Jebuzejczyka od południa, to jest Jeruzalem. Stamtąd bierze ta granica na wierzch góry, która jest przeciwko dolinie Hennom na zachód, a która jest na końcu doliny Refaimitów na północy. Obtacza też ta granica od wierzchu góry aż do źródła wody Neftoa i bierze aż do miast góry Hefron. Potem się ciągnie ta granica ku Baala, który jest Kariatyjarim. Potem kołem bierze ta granica od Baala na zachód do góry Seir, a stamtąd przechodzi po bok góry Jarym od północy, która jest Helson, i spuszcza się do Betsemes i przychodzi do Tamma. I wychodzi ta granica po bok Akaronu na północy, a idzie kołem ta granica aż do Sechronu i bierze przez górę Baala. Stamtąd wychodzi do Jabneel i kończą się te granice u morza. A granica zachodnia jest przy Morzu Wielkim i przy granicach jego. Tać jest granica synów Juda w okrąg podług domów ich. Ale Kalebowi, synowi Jefunowemu, dał Jozue dział między syny Juda, jako Pan powiedział Jozuemu, miasto Arba, ojca Olbrzymów, to jest Hebron. I wypędził stamtąd Kaleb trzech synów Enakowych, Sesaja i Achimana i Talmaja, syny Enakowe. A wyszedł stamtąd do mieszkających w Dabir, które zwano przedtem Kariat-Sefer. I rzekł Kaleb, kto by dobył Kariat-Sefer, a wziął je, wtedy mu dam Achsę, córkę swoją, za żonę. I dobył go Otoniel, syn Keneza, brata Kalebowego, i dał mu Achsę, córkę swoją, za żonę. I stało się, gdy ona przyszła do niego, namawiała go, aby prosił ojca jej o pole. Przetoż zsiadła z osła i rzekł do niej Kaleb, cóż ci? A ona odpowiedziała, daj mi błogosławieństwo, gdyżeś mi dał ziemię suchą, przydaj mi też źródła wód. I dał jej źródła wyższe i źródła dolne. Toć jest dziedzictwo pokolenia synów Judowych według domów ich. I były miasta w granicach pokolenia synów Judowych podle granicy Edom ku południowi.
Kapseel i Eder, i Jagur, i Cyna, i Dymona, i Adada, i Kades, i Hasor, i Jetnan, i Zyf, i Telem, i Balot, i Hasor, Hadata, i Kariot, Hesron, toć jest Hasor. Amam, i Sama, i Molada, i Asorgadda, i Hessemon, i Betfalet, i Haser Sual, i Beer Saba, i Bazotyja, Baala, i Im, i Esem, i Eltolat, i Kesil, i Horma, i Sycelek, i Medemena, i Sensena, i Lebaot, i Selim, Ain, i Remmon, wszystkich miast 29 i wsi ich. W równinach zaś Estaol, i Sarea, i Asena, i Zenoe, i Enganim, i Tepfanch, i Enaim, Jerimot, i Adullam, Soho, i Aseka, i Saraim, i Adytaim, i Gedera, i Gederotaim, miast 14 i wsi ich, Senany, i Hadasa, i Migdalgat, i Delean, i Mesfa, i Jektel, Lachis, i Bessekat, i Eglon, i Habbon, i Lachmas, i Chytlis, i Kiederot, Bet Dagon, i Naama, i Maceda, miast 16 i wsi ich, Labana, i Eter, i Asan, i Iftach, i Esna, i Nesyp, i Ceila, i Achsyp, i Maresa, miast 9 i wsi ich, Akkaron, i miasteczka jego, i wioski jego. Od Akkaronu aż do morza wszystko, co leży po bok Asotu, i ze wsiami ich. Azot, miasteczka jego, i wsi jego, Gaza, miasteczka jego i wsi jego, aż do potoku egipskiego i morze wielkie za granicą jego. A na górze leżą Sam, i Jeter, i Soko, i Danna, i Kariat Senna, który jest Dabir, i Anab, i Istemo, i Anim, i Gosen, i Holon, i Gilo, miast 11 i wsi ich, Arab, i Duma, i Essan, i Janum, i Bet Tafua, i Afeka, i Humta, i Kariat Arbe, a toć jest Hebron, i Sior, miast 9 i wsi ich, Maon, Karmel, i Zyf, i Juta, i Jezreel, i Jukiedam, i Zanoe, Kain, Gabaa, i Tamna, miast 10 i wsi ich, Halchul, Betsur, i Giedor, i Maret, i Bet Anot, i Elketkon, miast 6 i wsi ich, Kariat Baal, który jest Kariat Jarim, i Rabba, miast 2 i wsi ich, a na puszczy Bet Araba, Meddyn, i Sechacha, i Nepsan, i miasto Soli, i Engaddy, miast 6 i wsi ich, a
ale Jebuzejczyka, obywatela jeruzalemskiego, nie mogli synowie Judowi wypędzić, przetoż mieszkał Jebuzejczyk, syny Juda, w Jeruzalemie aż do dnia tego. Księga Jozłego, rozdział 16. Padł też los synom Józefowym od Jordanu ku Jerychu, przy wodach Jerycha na wschód słońca, puszcza, która idzie od Jerycha przez górę Betel. A wychodzi od Betel do Luzy, a idzie do granicy Archy do Attarot. Potem się ciągnie ku morzu do granicy Jaflety, aż do granicy Bet Horonu Dolnego i aż do Gazer, a kończy się aż ku morza. I wzięli dziedzictwo synowie Józefowi Manasse i Efraim. A była granica synów Efraimowych według domów ich, była, mówię, granica dziedzictwa ich na wschód słońca od Attarot Adar aż do Bet Horon Wyższego. I wychodzi ta granica do morza od Machmeta ku północy, a idzie kołem ta granica pod wschód słońca do Tanat Selo i przechodzi ją od wschodu aż do Janoe i ciągnie się od Janoe do Attarot i Naarata, a przychodzi do Jerycha, a wychodzi ku Jordanowi. Od Tafua bierze ta granica ku zachodowi do potoku Kana, a kończy się przy morzu. Toć jest dziedzictwo pokolenia synów Efraimowych według domów ich. Miasta też oddzielone synom Efraimowym były w pośród dziedzictwa synów Manasesowych, wszystkie miasta i wsi ich. I nie wygnali Hananejczyka mieszkającego w Gazer. I mieszkał Hananejczyk w pośród Efraimitów aż do dnia tego, i hołdował im, dań dawając. Księga Jozłego, rozdział 17. Padł też los pokoleniu Manasesowemu, bo on jest pierworodny Józefów, Machyrowi, pierworodnemu Manasesowemu, ojcu Galaada, przeto, że był mężem walecznym i dostał mu się Galaad i Basan. Dostało się też innym synom Manasesowym według domów ich, synom Abiezer i synom Helek i synom Esriel i synom Sychem i synom Hefer i synom Semida. Ci są synowie Manasesowi, syna Józefowego, mężczyzny według domów ich. Ale Salfaat, syn Heferów, syna Galaadowego, syna Machyrowego, syna Manasesowego, nie miał synów, jedno córki, a te imiona córek jego, Machla i Noa, Hegla, Melcha i Tersa. Te przyszedłszy przed Eleazara kapłana i przed Jozłego, syna Nunowego, i przed książęta, rzekły: Pan rozkazał Mojżeszowi, aby nam dał dziedzictwo w pośród braci naszych, i dał im Jozłe według rozkazania pańskiego dziedzictwo w pośród braci ojca ich. I przypadło sznurów na Manasesa 10, oprócz ziemi Galaad i Basan, które były za Jordanem, albowiem córki Manasesowe otrzymały dziedzictwo między syny jego, a ziemia Galaad dostała się drugim synom Manasesowym. I była granica Manasesowa od Aser do Machmatat, które jest przeciwko Sychem, a idzie granica ta po prawej stronie do mieszkających w En Tafua.
Manasesowa była ziemia Tafua, ale Tafua przy granicy Manasesowej była synów Efraimowych. I bierze ta granica do potoku Kana na południe tegoż potoku, a miasta Efraimitów są między miasty Manasesowymi. Ale granica Manasesowa idzie od północy onego potoku, a kończy się u morza. Na południe był dział Efraimitów, a na północy Manasesów, a morze jest granica jego. A w pokoleniu Aser schodzą się na północy, a w Isaszar na wschód słońca. I dostało się Manasesowi w pokoleniu Isaszar i w Aser Betsan i miasteczka jego, i Jeblaam i miasteczka jego, przy tym mieszkający w Dor i miasteczka jego, także mieszkający w Endor i miasteczka ich, i mieszkający też w Tanach i miasteczka ich, i mieszkający w Magiedda i miasteczka ich, trzy powiaty. Ale nie mogli synowie Manasesowi wypędzić z onych miast obywateli, przetoż począł Hananejczyk mieszkać w onej ziemi. A gdy się wzmocnili synowie Izraelscy, uczynili Hananejczyka hołdownikiem, ale go nie wygnali do szczętu. Wtedy rzekli synowie Józefowi do Jozłego, mówiąc: przedżeś nam dał w dziedzictwo los jeden i sznur jeden, a myśmy lud wielki i dotąd błogosławił nam Pan. I rzekł do nich Jozue: jeśliś jest ludem wielkim, idźże do lasu, a wysiecz sobie tam miejsca w ziemi ferezejskiej i refaimskiej, jeśli ciasna góra Efraimowa. Któremu odpowiedzieli synowie Józefowi: nie dosyć nam na tej górze. Do tego wozy żelazne są u wszystkich Hananejczyków, którzy mieszkają w ziemi nadolnej, i u tych, którzy mieszkają w Betsan i w miasteczkach jego, także u tych, którzy mieszkają w dolinie Jezreel. Rzekł tedy Jozue do domu Józefowego, do Efraima i do Manasesa, mówiąc: ludeś ty wielki i moc twoja wielka, nie będziesz miał tylko losu jedynego, ale górę będziesz miał, a iż tam jest las, wtedy go wyrąbiesz i będziesz miał granicę jego, bo wypędzisz Hananejczyka, choć ma wozy żelazne i choć jest potężny. Księga Jozłego, rozdział 18. Wtedy się zebrało wszystko zgromadzenie synów izraelskich do Silo i postawili tam namiot zgromadzenia, gdy ziemia była od nich opanowana. A zostało było synów izraelskich, którym było nie oddzielono dziedzictwa ich siedmioro pokolenia. Wtedy rzekł Jozue do synów izraelskich: dokądże zaniedbywacie wnieść, abyście posiedli ziemię, którą wam dał Pan Bóg ojców waszych? Obierzcie między sobą po trzech mężach z każdego pokolenia, które poślę, aby wstawszy obeszli ziemię, a rozpisali ją według dziedzictwa ich, potem się wrócą do mnie. I rozdzielą im na siedem części. Juda stanie na granicach swoich od południa, a dom Józefów stanie na granicach swoich od północy. Wy tedy rozpiszecie ziemię na siedem części, a przyniesiecie tu do mnie, wtedy wam rzucę los tu przed Panem Bogiem naszym. Albowiem lewitowie nie mają działu między wami, gdyż kapłaństwo pańskie jest dziedzictwo ich, ale Gad i Ruben i połowa pokolenia Manasesowego wzięli dziedzictwa swe za Jordanem na wschód słońca, które im oddał Mojżesz, sługa pański. Przetoż wstawszy mężowie, oni odeszli,
A Jozue rozkazał tym, którzy szli, aby rozpisali ziemię, mówiąc: idźcie, a obejdźcie ziemię i popiszcie ją, a potem wróćcie się do mnie, a tu wam rzucę los przed Panem w Sylo. Odeszli tedy mężowie oni i obchodzili ziemię i popisowali ją według miast na 7 części w księgi. Potem się wrócili do Jozłego, do obozu w Sylo. I rzucił im los Jozue w Sylo przed Panem, a podzielił tam Jozue ziemię synom izraelskim według działów ich. Wtedy padł los pokoleniu synów Benjaminowych według domów ich, a przyszła granica losu ich między syny Judowe i między syny Józefowe. I była granica ich ku stronie północnej od Jordanu, a szła taż granica po bok Jerycha od północy, ciągnąc się na górę ku zachodowi, a kończyła się przy puszczy Betawen. A stamtąd idzie ta granica do Luz od strony południowej Luzy, która jest Betel, a puszcza się ta granica do Atarot Adar podle góry, która jest od południa Betoron Dolnego. I bierze ta granica kołem po bok morza na południe od góry, która jest przeciw Betorom, na południe i kończy się w Kariat Baal, który jest Kariat Jarim, miasto synów Judowych, a toć jest strona zachodnia. Strona za się na południe od końca Kariat Jarim, a wychodzi ta granica ku morzu i bierze ku źródłu wód Neftoa. I ciągnie się ta granica do końca góry, która jest przeciwko dolinie synów Ennon, a jest w dolinie Refaim na północy i idzie przez dolinę Ennon po stronie Jebuzejczyka na południe, stamtąd bierze do źródła Rogiel. A idzie kołem od północy, a dochodzi do Esnemes, a wychodzi do Geliot, który jest przeciwko górze, wstępując do Adommim, bieżąc stamtąd do kamienia Bochena, syna Rubenowego. Stamtąd idzie ku stronie, która jest przeciwko równinom na północy i ciągnie się ku Araba. Stamtąd bierze ta granica ku stronie Betogla na północy, a kończy się u skały Morza Słonego na północy. Ku końcowi Jordanu na południe, tać jest granica południowa. Jordan zaś kończy ją ku stronie na wschód słońca, a toć jest dziedzictwo synów Benjaminowych według granic ich w okrąg, wedle domów ich. Były tedy te miasta pokolenia synów Benjaminowych według domów ich: Jerycho i Betagla i dolina Kasys i Betabara i Samraim i Betel i Arim i Afara i Ofera i Kafar Hammonai i Ofni i Gaba, miast 12 i wsi ich, Gabaon i Rama i Berot i Misfe i Kafara i Mosa i Rekiem i Jerefel i Tarela i Sela, Elef i Jebus, które jest Jeruzalem, Gibeat, Kiriat, miast 14 i wsi ich. Toć jest dziedzictwo synów Benjaminowych według domów ich. Księga Jozłego, rozdział 19. Potem padł los wtóry Symeonowi, pokoleniu synów Symeonowych, według domów ich, a było dziedzictwo ich pośród dziedzictwa synów Judowych.
a dostało się im dziedzictwo ich Beersaba i Seba i Molada i Hasersual i Bala i Asem i Etolat i Betul i Horma i Sycelek i Bet Marchabot i Hasersusa i Betlebaot i Sarochem 13 miast i wsi ich, Ain, Remon i Atar i Asan, miasta 4 i wsi ich. I wszystkie wsi, które były wokoło tych miast, aż do Baalat-Ber i Ramat ku stronie południowej. Toć jest dziedzictwo pokolenia synów Symeonowych według domów ich. Z działu synów Judowych dostało się dziedzictwo synom Symeonowym, bo dział synów Judowych był wielki dla nich. Przetoż wzięli dziedzictwo synowie Symeonowi pośród dziedzictwa ich. Potem padł los trzeci synom Zabulonowym według domów ich, a jest granica dziedzictwa ich aż do Saryt. A idzie granica ich do morza Marala i przychodzi do Debaset, ciągnąc się aż do potoku, który jest przeciw Jeknoam. I wraca się od Saryt na wschód słońca ku granicy Haselek Tabor, a stamtąd bierze do Daberet i ciągnie się do Jafije. Potem stamtąd bierze na wschód słońca do Getchefer i do Itakasyn, a wychodzi w Rimmon i kołem idzie do Nechy. Idzie także kołem ta granica od północy ku Hannaton, a kończy się u doliny Jeftael. I Katet, i Nahalal, i Semeron, i Jedala, i Betlejem, miast 12 i wsi ich. Toć jest dziedzictwo synów Zabulonowych według domów ich, te miasta i wsi ich. Isaszarowi też padł los czwarty, to jest synom Isaszarowym według domów ich. A była granica ich Jezreel, i Hasalot, i Sunem, i w Hafaraim, i Seon, i Anaharat, i Rabbot, i Cesion, i Abes, i Ramet, i Enganim, i Enhadda, i Betfeses. A przychodzi granica ich do Taboru, i do Sechesyma, i do Betsemes, a kończą się granice ich u Jordanu, miast 16 i wsi ich. Toć jest dziedzictwo pokolenia synów Isaszarowych, według domów ich, te miasta i wsi ich. Potem padł los piąty pokoleniu synów Asur, według domów ich, i była granica ich Helkat, i Hali, i Beten, i Achsaf, i Elmelech, i Amaat, i Messal, a idzie na Karmel do morza i do Sychor, i Lobanat. Stamtąd się obraca na wschód słońca ku Bet-Dagon i bierze aż do Zabulon i do doliny Jeftach-El na północy Betemek i do Nechiel, wychodząc do Kabul ku lewej stronie i do Hebronu i Rochob i Hamon i Kana
aż do Sydonu Wielkiego, a wraca się ta granica od Rama aż do miasta Zor obronnego, stamtąd się wraca ta granica aż do Hosa, a kończy się u morza podle działu Achsyba i Amma, i Afek, i Rochob, miast 22 i wsi ich. Toć jest dziedzictwo pokolenia synów Aser, według domów ich, te miasta i wsi ich. Potem synom Neftalimowym padł los szósty, synom Neftalimowym według domów ich. I była granica ich od Helef i od Helon do Saananim i Adami, które jest Necheb, i Ebnael aż ku Lekum i kończy się u Jordanu. Potem się obraca ta granica ku morzu do Asanot Tabor, a stamtąd bierze ku Hukoka i idzie do Zabulonu na południe, a do Aser przychodzi ku zachodu, a do Juda ku Jordanowi na wschód słońca. A miasta obronne są Assedim, Ser i Emat, Rekat i Cineret, i Edema, i Arama, i Asor, i Kiedes, i Edrei, i Enhasor, i Jerom, i Magdalel, Chorem, i Betanat, i Betsemes, miast 19 i wsi ich. Toć jest dziedzictwo pokolenia synów Neftalimowych, według domów ich, te miasta i wsi ich. Potem pokoleniu synów Dan, według domów ich, padł los siódmy. I była granica dziedzictwa ich Sara i Estaol i Irsemes i Selebim i Ayalon i Jetela i Elon i Temnata i Ekron i Eltekie i Gebeton i Baalat i Jehud i Bane, Barak i Getremmon i Mechajarkon i Rakon z granicą przeciwko Joppie. Ale granica synów Danowych była bardzo mała, przetoż wyszedłszy synowie Dan, dobywali lasem i wzięli je i wysiekli je ostrzem miecza i wziąwszy je w dziedzictwo mieszkali w nim. I przezwali lesem Dan według imienia Dana, ojca swego. Toć jest dziedzictwo pokolenia synów Danowych według domów ich, te miasta i wsi ich. A gdy przestali dzielić ziemię według granic ich, wtedy dali synowie izraelscy dziedzictwo Jozuemu, synowi Nunowemu w pośród siebie. Według rozkazania pańskiego dali mu miasto, którego żądał, tam nad Saraa, na górze Efraim, gdzie zbudował miasto i mieszkał w nim. Teć są dziedzictwa, które losem podzielili w posiadłość Eleazar kapłan i Jozue syn Nunów i przedniejsi z ojców pokolenia synów izraelskich w Silo przed Panem u drzwi namiotu zgromadzenia i dokończyli podziału ziemi. Księga Jozuego, rozdział 20. Potem rzekł Pan do Jozuego, mówiąc: powiedz synom izraelskim i rzecz: oddzielcie sobie miasta ucieczki, o których mówił do was przez Mojżesza, aby tam uciekał mężobójca, co by zabił człowieka niechcąc
i z niewiadomości i będą wam dla ucieczki przed tym, który by się krwi chciał mścić. I uciecze do jednego z tych miast, a stanie u wrót bramy miejskiej i opowie starszym miasta onego sprawę swoją i przyjmą go do miasta między się i dadzą mu miejsce, a będzie mieszkał z nimi. A gdy go będzie gonił ten, który by się chciał mścić krwi, wtedy nie wydadzą mężobójcy w ręce jego, albowiem nie chcąc zabił bliźniego swego, nie mając żadnej waśni z nim przedtem. I będzie mieszkał w onym mieście, aż stanie przed zebraniem na sąd i aż do śmierci kapłana wielkiego, który będzie za onych dni. Wtedy się wróci mężobójca i przyjdzie do miasta swego i do domu swego, do miasta, z którego uciekł. I oddzielili Kades w Galilei na górze Neftali, a Sychem na górze Efraim i miasto Arba, które jest Hebron, na górze Juda. Z drugiej zaś się strony Jordanu, gdzie leży Jerycho od wschodu słońca, oddzielili Bosor na puszczy w równinie z pokolenia Rubenowego i Ramot w Galaad z pokolenia Gad, przytem Golan w Basan z pokolenia Manasesowego. Teś były miasta dla ucieczki wszystkim synom izraelskim i cudzoziemcom, którzy mieszkali w pośrodku ich, aby tam uciekał każdy, kto by kogo zabił z nieobaczenia, a nie był zamordowan przez tego, który by się krwi chciał mścić, ażby pierwszy stanął przed zgromadzeniem. Księga Jozuego, rozdział 21. Przystąpili tedy przedniejsi z ojców Lewitów do Eleazara kapłana i do Jozuego syna Nunowego i do przedniejszych z ojców w pokoleniach synów izraelskich. I rzekli do nich w Silo w ziemi chananejskiej, mówiąc: Pan rozkazał przez Mojżesza, abyście nam dali miasta ku mieszkaniu z przedmieściami ich dla dobytków naszych. Przetoż dali synowie izraelscy Lewitom z dziedzictwa swego według słowa pańskiego te miasta i przedmieścia ich. Padł tedy los na domy Kaatytów i dostało się synom Aarona kapłana Lewitom z pokolenia Judowego i z pokolenia Symeonowego i z pokolenia Benjaminowego losem miast 13. A drugim synom Kaatowym z domów pokolenia Efraimowego i z pokolenia Danowego i z połowy pokolenia Manasesowego dostało się losem miast 10. A synom Gersonowym z domów pokolenia Issacharowego i z pokolenia Aserowego i z pokolenia Neftalimowego i z połowy pokolenia Manasesowego w Basan dostało się losem miast 13. Także synom Merarego według domów ich z pokolenia Rubenowego i z pokolenia Gadowego i z pokolenia Zabulonowego miast 12. Dali tedy synowie izraelscy Lewitom te miasta i przedmieścia ich, jako był rozkazał Pan przez Mojżesza losem. A tak dali z pokolenia synów Judowych i z pokolenia synów Symeonowych te miasta, których tu imiona położone są. I dostały się synom Aaronowym z domów Kaatowych, z synów Lewiego, bo im padł los pierwszy. I dano im miasto Arba, ojca Enakowego, który jest Hebron na górze Juda, i przedmieścia jego około niego. Ale rolę miasta tego i wsi jego dano
Kalebowi, synowi Jefunowemu w osiadłość jego. Synom tedy Aarona kapłana dano miasto dla ucieczki mężobójcy, Hebron i przedmieścia jego, także Lobne i przedmieścia jego, i Jeter i przedmieścia jego, Estemon i przedmieścia jego, i Helon i przedmieścia jego, i Dabir i przedmieścia jego, i Ain i przedmieścia jego, i Jeta i przedmieścia jego, i Betsemes i przedmieścia jego, miast 9 z tegoż dwojga pokolenia. A z pokolenia Benjaminowego Gabaon i przedmieścia jego, Gabae i przedmieścia jego, Anatot i przedmieścia jego, i Almon i przedmieścia jego, 4 miasta. Owa wszystkich miast synów Aaronowych kapłanów, 13 miast i przedmieścia ich. Ale domom synów Kaatowych Lewitom, którzy byli zostali z synów Kaatowych, dane były miasta losu ich z pokolenia Efraimowego. A dano im miasto ku ucieczce mężobójcy Sychem i przedmieścia jego na górze Efraim, i Gozer i przedmieścia jego, i Kipsaim i przedmieścia jego, i Beturon i przedmieścia jego, miasta 4. Także z pokolenia Danowego Elteko i przedmieścia jego, Gabaton i przedmieścia jego, Ajalon i przedmieścia jego, Gat-Rymon i przedmieścia jego, miasta 4. A z połowy pokolenia Manasesowego Tanach i przedmieścia jego, i Gat-Rymon i przedmieścia jego, 2 miasta. Wszystkich miast 10 i przedmieścia ich dano domom synów Kaatowych pozostałym. Synom zaś Gersonowym z pokolenia Lewiego, od połowy pokolenia Manasesowego, dano miasta dla ucieczki mężobójcy, Golan w Basan i przedmieścia jego, i Bozran i przedmieścia jego, 2 miasta. Z pokolenia Isaszar, Kiesyjon i przedmieścia jego, Daberet i przedmieścia jego, Jaramot i przedmieścia jego, i Enganim i przedmieścia jego, miasta 4. A z pokolenia Aser, Masaa i przedmieścia jego, Abdon i przedmieścia jego, Helkat i przedmieścia jego, Rochob i przedmieścia jego, miasta 4. A z pokolenia Neftalimowego dano miasto dla ucieczki mężobójcy Kades w Galilei i przedmieścia jego, i Hamot-Dor i przedmieścia jego, także Kartan i przedmieścia jego, 3 miasta. Wszystkich miast Gersonitów według domów ich było 13 miast i przedmieścia ich. Potem domom synów Merarego Lewitom, ostatnim z pokolenia Zabulonowego, dano Jeknam i przedmieścia jego, Karta i przedmieścia jego, Damna i przedmieścia jego, Nahalol i przedmieścia jego, 4 miasta. A z pokolenia Rubenowego Besor i przedmieścia jego, Jahasa i przedmieścia jego, Kademot i przedmieścia jego, i Mefaat i przedmieścia jego, miasta 4. Nadto z pokolenia Gadowego dano miasta dla ucieczki mężobójcy, Ramot w Galaad i przedmieścia jego, Mahanaim i przedmieścia jego, Hesebon i przedmieścia jego, Jazer i przedmieścia jego, wszystkich miast 4. Wszystkich miast synów Merarego,
według domów ich, którzy jeszcze byli pozostali z domu Lewitów, przyszło im losem miast 12. A tak wszystkich miast Lewitów, w pośrodku dziedzictwa synów izraelskich, miast 48 i przedmieścia ich. A miały te wszystkie miasta, każde z osobna, przedmieścia około siebie, a tak było około wszystkich onych miast. Dał tedy Pan Izraelowi wszystką ziemię, o którą przysiągł, że ją dać miał ojcom ich i posiedli ją, a mieszkali w niej. Dał im też odpoczynek Pan zewsząd wokoło, tak jako był przysiągł ojcom ich, a nie był nikt, kto by się im oprzeć mógł ze wszystkich nieprzyjaciół ich. Wszystkie nieprzyjacioły ich dał Pan w rękę ich. Nie chybiło żadne słowo ze wszystkich słów dobrych, które obiecał Pan domowi izraelskiemu, wszystko się wypełniło. Księga Jozłego, rozdział 22. Wtedy przyzwał Jozue Rubenitów i Gadytów i połowę pokolenia Manasesowego i rzekł do nich: Wyście strzegli wszystkiego, co wam rozkazał Mojżesz, sługa pański, i byliście posłuszni głosowi memu we wszystkim, co mu wam rozkazał. Nie opuściliście braci waszej przez długi czas, aż do dnia tego, aleście strzegli pilnie rozkazania Pana Boga waszego. A teraz, ponieważ odpoczynek dał Pan Bóg wasz braciom waszym, jako im był obiecał, przetoż teraz wróćcie się, a idźcie do przybytków waszych, i do ziemi osiadłości waszej, którą wam dał Mojżesz, sługa pański, przed Jordanem. Tylko strzeżcie pilnie, abyście zachowali przykazanie i zakon, który wam dał Mojżesz, sługa pański, abyście miłowali Pana Boga waszego, a chodzili wszystkimi drogami Jego, chowając rozkazania Jego, dzierżąc się Go i służąc Mu ze wszystkiego serca waszego i ze wszystkiej duszy waszej. I błogosławił im Jozue, a rozpuścił je, i odeszli do przybytków swoich. Ale połowie pokolenia Manasesowego dał był Mojżesz osiadłość w Basan, a drugiej połowie jego dał Jozue dział z bracią ich z tej strony Jordanu na zachód słońca. A gdy je rozpuszczał Jozue do przybytku ich, błogosławił im. I rzekł do nich, mówiąc: Z wielkimi bogactwy wracacie się do przybytków waszych i z majętnością bardzo wielką, srebrem i złotem i z miedzią i z żelazem i szat bardzo wielą. Dzielcież się łupem nieprzyjaciół waszych z bracią swoją. Wtedy wracając się, odeszli synowie Rubenowi i synowie Gadowi i połowa pokolenia Manasesowego od synów izraelskich z Silo, który jest w ziemi kananejskiej, aby szli do ziemi Galaad, do ziemi osiadłości swej, którą dziedzicznie otrzymali według słowa pańskiego przez Mojżesza. I przyszli do granic Jordanu, które były w ziemi hananejskiej, i zbudowali tam synowie Rubenowi i synowie Gadowi i połowa pokolenia Manasesowego ołtarz nad Jordanem, ołtarz wielki na podziw. I usłyszeli synowie izraelscy, iż powiadano: Oto zbudowali synowie Rubenowi i synowie Gadowi i połowa pokolenia Manasesowego ołtarz przeciw ziemi hananejskiej na granicach nad Jordanem, kędy przeszli synowie izraelscy. To gdy usłyszeli synowie izraelscy, zeszło się wszystko zgromadzenie ich do Silo, aby się ruszyli przeciwko nim na wojnę. I posłali synowie izraelscy do synów Rubenowych i do synów Gadowych i do połowy pokolenia Manasesowego, do ziemi Galaad,
Fineesa, syna Eleazara kapłana, a z nim 10 książąt, po jednym książęciu z każdego domu ojcowskiego ze wszystkich pokoleń izraelskich, a każdy książę z tych był przedniejszy w domu ojców swoich w tysiącach izraelskich. Wtedy ci przyszli do synów Rubenowych i do synów Gadowych i do połowy pokolenia Manasesowego do ziemi Galaad i rzekli do nich mówiąc: tak mówi wszystko zgromadzenie pańskie, cóż to jest za przestępstwo, które myście wystąpili przeciwko Bogu Izraelskiemu, żeście się dziś odwrócili od Pana, budując sobie ołtarz, abyście dziś byli przeciwnymi Panu? A zaż nam mało na złości fegorowej, od której nie jesteśmy oczyszczeni, i po dziś dzień, skąd była pomsta w zgromadzeniu pańskim, żeście się dziś odwrócili, żebyście nie szli za Panem? Za czym stanie się, ponieważeście wy dziś odpornymi Panu, że się On jutro na wszystko zgromadzenie izraelskie rozgniewa? A jeśliż jest nieczysta ziemia osiadłości waszej, przeprowadźcie się do ziemi dziedzictwa pańskiego, w której przebywa przybytek pański, a weźmiecie osiadłości w pośrodku nas. Tylko Panu nie bądźcie odpornymi, a nie odpadajcie od nas, budując sobie ołtarz oprócz ołtarza Pana Boga naszego. A zaż przez Achana, syna Zarego, gdy się dopuścił przestępstwa z rzeczy przeklętej, na wszystko zgromadzenie izraelskie nie przypadł gniew, a nie on sam jeden umarł dla nieprawości swojej? Wtedy odpowiedzieli synowie Rubenowi i synowie Gadowi i połowa pokolenia Manasesowego, a mówili do książąt tysiąców izraelskich: Bóg nad Bogi Pan, Bóg nad Bogi Pan, On to wie i Izrael sam pozna, jeśli się to stało z uporu, albo jeśli z przestępstwa przeciw Panu, niechże nas nie żywi dnia tego. Jeśliśmy sobie zbudowali ołtarz, abyśmy się odwrócili od Pana, a jeśliż ku ofiarowaniu na nim całopalenia i ofiar śniebnych, albo ku sprawowaniu na nim ofiar spokojnych, Pan niech to rozezna. Jeśliśmy nie raczej, obawiając się tej rzeczy, uczynili to, mówiąc: na potem rzeką synowie wasi, synom naszym mówiąc: cóż wam do Pana Boga Izraelskiego? Oto granicę położył Pan między nami i między wami, synowie Rubenowi i synowie Gadowi, Jordan. Nie macie wydziału w Panu. I odwrócą synowie wasi, syny nasze, od bojaźni pańskiej. Przetośmy rzekli: uczyńmy tak, a zbudujmy sobie ołtarz, nie dla całopalenia ani innych ofiar, ale iżby był świadkiem między nami i między wami, i między potomstwy naszymi po nas, i abyśmy służyli Panu przed obliczem Jego w całopaleniach naszych i w śniednych ofiarach naszych i w spokojnych ofiarach naszych, a iżby nie rzekli synowie wasi na potem synom naszym: nie macie cząstki w Panu. Na tośmy rzekli: gdyby na potem rzekli nam albo potomstwu naszemu, wtedy rzeczemy: patrzajcie na podobieństwo ołtarza pańskiego, który uczynili ojcowie nasi nie dla całopalenia ani innych ofiar, ale żeby on był świadkiem między nami i między wami. Boże, nas uchowaj, żebyśmy mieli przeciwnymi być Panu, a odstąpić dziś od Pana, zbudowawszy ołtarz dla całopalonych, dla śniednych i dla innych ofiar, oprócz ołtarza Pana Boga naszego, który jest przed przybytkiem Jego.
A usłyszawszy Finees kapłan i książęta zgromadzenia i przełożeni nad tysiącami izraelskimi, którzy z nimi byli, słowa, które mówili synowie Rubenowi i synowie Gadowi i synowie Manasesowi, podobało się im to. I rzekł Finees, syn Eleazara, kapłana, do synów Rubenowych i do synów Gadowych i do synów Manasesowych: dzisiajśmy poznali, iż pośrodku nas jest Pan, i żeście się nie dopuścili przeciw Panu przestępstwa tego, i wyswobodziliście syny izraelskie z ręki pańskiej. A tak wrócili się Finees, syn Eleazara kapłana, z onymi książęty od synów Rubenowych i od synów Gadowych, z ziemi Galaad do ziemi Hananejskiej, do synów izraelskich, i odnieśli im tę rzecz. I podobało się to synom izraelskim, a błogosławili Boga synowie izraelscy i nie mówili więcej, żeby mieli iść przeciwko nim na wojnę i wytracić ziemię, w której synowie Rubenowi i synowie Gadowi mieszkali. Przezwali tedy synowie Rubenowi i synowie Gadowi ołtarz On Et, mówiąc: świadkiem będzie między nami, że Pan jest Bogiem. Księga Jozłego, rozdział 23. I stało się po niemałym czasie, gdy odpoczynek dał Pan Izraelowi od wszystkich nieprzyjaciół ich okolicznie, a Jozue się starzał i był zeszłym w leciech, że przyzwał Jozue wszystkiego Izraela, starszych jego i przedniejszych jego, i sędziów jego, i przełożonych jego, i rzekł do nich: jam się starzał i zszedłem w leciech, a wyście widzieli wszystko, co uczynił Pan Bóg wasz wszystkim tym narodom przed obliczem waszym, bo Pan Bóg wasz sam walczył za was. Obaczcież, rozdzieliłem wam losem te narody pozostałe w dziedzictwo między pokolenia wasze od Jordanu i wszystkie narody, którym wytracił aż do Morza Wielkiego na zachód słońca. A Pan Bóg wasz sam je wypędzi od twarzy waszej i wyżenie je od obliczności waszej i posiędziecie dziedzicznie ziemię ich, jako wam to powiedział Pan Bóg wasz. Wzmacniajcie się bardzo, abyście strzegli, a czynili wszystko, co napisano w księgach zakonu Mojżeszowego, nie odstępując od niego na prawo ani na lewo. Ani się też mieszajcie z tymi narodami, które zostały z wami, ani imienia bogów ich nie wspominajcie, ani przysięgajcie przez nie, ani im służcie, ani się im kłaniajcie. Ale się Pana Boga waszego trzymajcie, jakoście czynili aż do dnia tego. Bo jako wypędził Pan od oblicza waszego narody wielkie i możne, i nie oparł się wam nikt aż do dnia tego, tak mąż jeden z was będzie uganiał tysiąc, albowiem Pan Bóg wasz, On walczy za wami, jako wam obiecał. Przetoż przestrzegajcie z pilnością, abyście miłowali Pana Boga waszego. Bo jeśli się wcale odwrócicie, a przestaniecie do tych pozostałych narodów, do tych, które zostawają między wami, i spowinowacicie się z nimi, a będziecie się mieszać z nimi, one też z wami, wiedzcież wiedząc, żeć nie będzie więcej Pan Bóg wasz wyganiał tych narodów od twarzy waszej, ale będą wam sidłem i zawadą i biczem na boki wasze i cierniem na oczy wasze, póki nie wyginiecie z tej przewybornej ziemi, którą wam dał Pan Bóg wasz. A oto ja idę dziś w drogę wszystkiej ziemi. Poznajcież tedy ze wszystkiego serca waszego,
i ze wszystkiej duszy waszej, żeć nie chybiło żadne słowo ze wszystkich słów najlepszych, które mówił Pan Bóg wasz o was. Wszystkie się nad wami wypełniły, a nie chybiło z nich żadne słowo. Przetoż jako się wypełniło nad wami każde słowo dobre, które mówił Pan Bóg wasz do was, tak przywiedzie Pan na was każde słowo złe, aż was wytraci z ziemi tej przewybornej, którą wam dał Pan Bóg wasz. Jeśli przestąpicie przymierze Pana, Boga waszego, który wam rozkazał, a szedłszy służyć będziecie Bogom obcym i kłaniać się im będziecie, wtedy się rozpali popędliwość pańska przeciwko wam i zginiecie prędko z tej przewybornej ziemi, którą wam dał. Księga Jozłego, rozdział 24. Wtedy zebrał Jozue wszystkie pokolenia izraelskie do Sychem i zwołał starszych z Izraela, z przedniejszych z nich i sędziów ich i przełożonych ich i stanęli przed obliczem Bożym. I rzekł Jozue do wszystkiego ludu: tak mówi Pan Bóg izraelski, za rzeką mieszkali ojcowie wasi od dawnych czasów. Tare, ojciec Abrahamów i ojciec Nachorów, i służyli Bogom obcym. I wziąłem ojca waszego Abrahama z miejsca, które jest za rzeką, i prowadziłem go przez wszystką ziemię kananejską, i rozmnożyłem nasienie jego, dawszy mu Izaaka. Dałem też Izaakowi Jakuba i Ezawa, a podałem Ezawowi górę Seir, aby ją posiadł, ale Jakub i synowie jego zeszli do Egiptu. I posłałem Mojżesza i Aarona, a trapiłem Egipt, a gdym to uczynił w pośród niego, potemem was wywiódł. I wywiodłem ojce wasze z Egiptu, a przyszliście aż do morza, i gonili Egipczanie ojce wasze z wozami i z jezdnymi aż do Morza Czerwonego. Wtedy wołali do Pana, a On położył ciemności między wami i między Egipczany i przywiódł na nie morze, a okryło je. I widziały oczy wasze, com uczynił w Egipcie, i mieszkaliście na puszczy przez długi czas. Potem przywiódł was do ziemi Amorejczyka mieszkającego za Jordanem i walczyli przeciwko wam, alem je podał w rękę waszą i posiedliście ziemię ich, a wygładziłem je przed wami. Powstał też Balak, syn Seforów, król moabski, aby walczył przeciw Izraelowi, a posławszy przyzwał Balaama, syna Beorowego, aby was przeklinał. I nie chciałem słuchać Balaama, przeto błogosławiąc błogosławił wam, a tak wybawiłem was z rąk jego. Przeprawiliście się potem przez Jordan i przyszliście do Jerycha i walczyli przeciwko wam mężowie z Jerycha, Amorejczyk i Ferezejczyk i Hananejczyk i Hetejczyk i Giergezejczyk i Hewejczyk i Jebuzejczyk, ale mi je podał w ręce wasze. I posłałem przed wami sierszenie, którzy je wypędzili przed obliczem waszym, dwóch królów amorejskich, nie mieczem twoim, ani łukiem twoim. I dałem wam ziemię, w którejście nie robili, i miasta, którychście nie budowali, w których mieszkacie, a winnic i oliwnic, którychście nie sadzili, pożywacie. Przetoż teraz bójcie się Pana, a służcie Mu w doskonałości i w prawdzie, a znieście bogi, którym służyli ojcowie wasi za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. A jeśli się wam zda źle służyć Panu, obierzcie sobie dziś
komu byście służyli, chociaż bogi, którym służyli ojcowie wasi, co byli za rzeką, chociaż bogi amorejskie, w których wy ziemi mieszkacie, ale ci ja i dom mój będziemy służyli Panu. I odpowiedział lud mówiąc, nie daj Boże, abyśmy mieli odstąpić Pana, a służyć Bogom cudzym. Albowiem Pan Bóg nasz, On jest, który nas wywiódł i ojce nasze z ziemi egipskiej, z domu niewoli, a który uczynił przed oczyma naszymi te znaki wielkie i strzegł nas we wszystkiej drodze, którąśmy szli i między wszystkimi narody, przez któreśmy przeszli. I wypędził Pan wszystkie narody i Amorejczyka mieszkającego w ziemi przed twarzą naszą, a tak my będziemy służyli Panu, bo On jest nasz Bóg. Wtedy rzekł Jozue do ludu, nie możecie wysłużyć Panu, bo Bóg święty jest, zapalczywy jest, nie przepuści złością waszym, ani grzechom waszym. Jeśliż opuścicie Pana, a będziecie służyli Bogom cudzym, obróci się i utrapi was i zniszczy was, choć wam przedtem dobrze czynił. I odpowiedział lud Jozuemu, nie tak, ale Panu służyć będziemy. Wtedy rzekł Jozue do ludu, świadkami będziecie sami przeciwko sobie i żeście sobie obrali Pana, abyście Mu służyli. A oni rzekli, świadkami jesteśmy. I rzekł, Terazże znieście bogi cudze, którzy są w pośrodku was, a nakłońcie serca wasze ku Panu, Bogu Izraelskiemu. I odpowiedział lud Jozuemu, Panu Bogu naszemu służyć będziemy i głosowi Jego posłuszni być chcemy. A tak uczynił Jozue przymierze z ludem dnia onego i przełożył im rozkazanie i sąd w Sychem. I napisał Jozue słowa te w księgi zakonu Bożego, wziął też kamień wielki i postawił go tam pod dębem, który był u świątnicy pańskiej. Wtedy rzekł Jozue do wszystkiego ludu, oto kamień ten będzie wam świadectwem, albowiem on słyszał wszystkie słowa pańskie, które mówił z nami i będzie przeciwko wam na świadectwo, byście snać nie skłamali przeciwko Bogu waszemu. Zatem rozpuścił Jozue lud każdego do dziedzictwa swego. I stało się potem, że umarł Jozue syn Nunów, sługa pański, we 120 lat. I pogrzebli go na granicy dziedzictwa jego w Tamnat Sare, który jest na górze Efraim, ku północy góry Gaas. I służył Izrael Panu po wszystkie dni Jozuego i po wszystkie dni starszych, którzy długo żyli po Jozuem, a którzy wiedzieli o wszystkich sprawach pańskich, które czynił Izraelowi. Kości też Józefowe, które byli przenieśli synowie izraelscy z Egiptu, pogrzebli w Sychem, na części pola, które był kupił Jakub od synów Chemora, ojca Sychemowego, za 100 jagniąt i były u synów Józefowych w dziedzictwie ich. Eleazar także syn Aaronów umarł i pogrzebli go na pagórku Fineesa, syna jego, który mu był dany na górze Efraim.